Wysoka Rado, szanowni goście, otwieram sesję Rady Miejskiej w Zawierciu. Na samym wstępie pragnę bardzo serdecznie przeprosić za opóźnienie w rozpoczęciu dzisiejszej sesji. Wynikło ono z przyczyn proceduralnych, dodatkowych materiałów przed sesją. Witam bardzo serdecznie radnych Rady Miejskiej w Zawierciu, jak również wszystkich zaproszonych na dzisiejszą sesję gości. Witam pana Arkadiusza Miśtę, zastępcę komendanta powiatowego Policji w Zawierciu. Witam Krzysztofa Szczerbę z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. Witam prezydenta miasta Witolda Grima. Witam zastępców prezydenta miasta, panią Teresę Muchę-Popiel oraz pana Marka Borowika. Witam, pani sekretarz nie ma. Wobec powyższego witam skarbnika miasta, pana Arkadiusza Iwskiego. Witam Janusza Żakowskiego, prezesa Zarządu Głównego Jurajsko-Śląskiego Stowarzyszenia Dom Europejski w Częstochowie z biurem terenowym w Zawierciu. Witam bardzo serdecznie przedstawicieli Rady Gospodarczej Zawiercia przy panu prezydencie. Witam przewodniczącą Rady Seniorów. Witam przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta. Witam przedstawicieli Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. I witam podczas dzisiejszej sesji bardzo, bardzo serdecznie młodzież wraz z opiekunami Zespołu Szkół imienia Stanisława Staszica w Zawierciu. Witam również przedstawicieli zawierciańskich zakładów pracy, organizacji społecznych, politycznych, przedstawicieli samorządu mieszkańców, naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego. Witam dyrektorów podległych jednostek organizacyjnych gminy, prezesów spółek, jak również przedstawicieli mediów i obecnych na dzisiejszej sesji mieszkańców gminy Zawiercie, jak również wszystkich gości spoza gminy Zawiercie. Stwierdzam na podstawie listy obecności, iż na sali znajduje się dostateczna liczba radnych do podejmowania prawomocnych uchwał. Obecnych jest 22 radnych przy stałej liczbie 23 radnych. I proponuję, aby sekretarzem dzisiejszej sesji została radna Ewa Mićka, zgodnie z kolejnością na liście obecności. Szanowni Państwo, przed sesją otrzymaliśmy projekt porządku obrad dzisiejszej sesji. Jest to druk numer 570A. I prezydent miasta wniósł o rozszerzenie porządku obrad o 8 punktów. Pierwsza zmiana dotyczy rozszerzenia o punkt przyjęcia informacji na temat oceny zasobów pomocy społecznej. I tutaj bym proponował umieścić powyższy projekt uchwały w punkcie 8 dzisiejszego porządku obrad. Musimy przegłosować. Kto jest za przyjęciem zaproponowanej zmiany? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że pierwsza zmiana została przez Radę przyjęta jednogłośnie przy 22 głosach za. Druga zmiana dotyczy rozszerzenia porządku o punkt podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. Jest to tym razem druk numer 564. I tu bym proponował umieszczenie tego projektu uchwały w punkcie 9 dzisiejszego porządku obrad. Kto jest za przyjęciem zaproponowanej przez prezydenta drugiej zmiany? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że zmiana została przez Radę przyjęta również przy 22 głosach za. Trzecia zmiana dotyczy rozszerzenia o punkt podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Zawiercie na lata 2018-2027 i tutaj mamy do czynienia z drukiem numer 565. Moja propozycja, aby ten projekt uchwały znalazł się w punkcie 10 dzisiejszego porządku. I przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem zaproponowanej trzeciej zmiany? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że zmiana została przyjęta przy 22 głosach za. Czwarta zmiana dotyczy rozszerzenia o punkt podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ulicy Blanowskiej i ulicy Wapiennej. Jest to druk numer 571. I tutaj moja propozycja, aby to był 11 punkt dzisiejszego porządku obrad.
Kto jest za przyjęciem tej zmiany? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że kolejna zmiana została przez Radę przyjęta przy 22 głosach za. Piąta zmiana dotyczy rozszerzenia porządku o punkt podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z gminą Łazy dotyczącego organizacji publicznego transportu zbiorowego. Jest to druk numer 572. I tutaj moja propozycja, aby to był 14 punkt porządku obrad. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej zmiany? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że kolejna zmiana została przyjęta przy 22 głosach za. Kolejna, szósta zmiana dotyczy rozszerzenia o punkt podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie zagospodarowania i bieżącego utrzymania terenów w pasie drogowym drogi krajowej nr 78. Jest to druk nr 574. I tu moja propozycja, aby to był 15 punkt dzisiejszego porządku. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem tej zmiany? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że zmiana kolejna została przyjęta przy 22 głosach za. Siódma zmiana dotyczy rozszerzenia porządku o punkt podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, druk nr 573. Moja propozycja, aby to był 16 punkt dzisiejszego porządku obrad i przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej zmiany? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że kolejna zmiana została przyjęta przy 22 głosach za. I ostatnia zgłoszona zmiana przez pana prezydenta, ósma, dotyczy rozszerzenia porządku o punkt przyjęcie sprawozdania z działalności prezydenta miasta za miesiąc marzec 2018 roku. I tutaj moja propozycja, aby to był 18 punkt dzisiejszego porządku obrad. I kto jest za przyjęciem tej zmiany? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że ostatnia zmiana zgłoszona przez prezydenta również została przez Radę przyjęta przy 22 głosach za. Proszę. A to na następny ciąg jeszcze nie przeszedłem. Szanowni Państwo, Grupa Radnych oraz Komisja Samorządu i Ładu Publicznego wniosły o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący ujęcia w porządku obrad projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum. Każdy poprawiony projekt uchwał jeszcze tam o jakieś takie drobne rzeczy proceduralne. Każdy z radnych otrzymał przed sesją. Pani kierownik z Biura Rady każdemu rozdała. I proponuję tutaj umieścić powyższy projekt uchwały w punkcie 17 porządku dzisiejszych obrad. I przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej zmiany? Troszkę dłużej, jeszcze raz. Kto jest za przyjęciem? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że zmiana została przez Radę przyjęta przy 13 głosach za, 8 przeciwnych oraz jednym głosie wstrzymującym się. Czy radni mają jakieś uwagi do całego kształtu dzisiejszego porządku obrad? Nie widzę, aby ktoś chciał zabrać głos. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem porządku obrad po wprowadzonych zmianach? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że zmieniony porządek obrad sesji został przez Wysoką Radę przyjęty większością głosów przy 21 głosach za oraz jednym głosie wstrzymującym się. Szanowni Państwo, protokół numer 52/18 z 28 marca 2018 roku z sesji Rady Miejskiej został wyłożony do wglądu w pokoju 102
Urzędu Miejskiego i czy radni mają jakieś uwagi do tego protokołu. Jeśli nie ma uwag, to stwierdzam, że protokół został przez Wysoką Radę przyjęty. Protokół nr 53/18 z 13 kwietnia 2018 roku z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej został wyłożony do wglądu w pokoju również 102 Urzędu Miejskiego i czy radni mają jakieś uwagi do tego protokołu? Nie widzę uwag. Stwierdzam, że protokół został przez Wysoką Radę przyjęty. I zanim przejdziemy do kolejnego punktu, miałem tu taki sygnał, że przedstawiciel Rady Gospodarczej, pan Jerzy Kozicz, chciał zabrać głos, ale chyba musiał wyjść, tak? Bardzo proszę w zastępstwie o zabranie głosu przedstawiciela Rady Gospodarczej. Proszę. Oczywiście pan Bogdan Janikowski. Przepraszam, że od razu nie wymienię. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Radni. W imieniu Rady Gospodarczej chciałem podzielić się opinią, którą wydaliśmy już w poniedziałek na posiedzeniu Rady Gospodarczej. Mianowicie sprawa dotyczy punktu 17, co pan przewodniczący przedstawił zmianę w porządku obrad, a mianowicie decyzji w sprawie podjęcia uchwały w sprawie podjęcia przeprowadzenia referendum. Proszę państwa, w imieniu Rady Gospodarczej i na posiedzeniu Rady Gospodarczej wyraziliśmy jasno swoją opinię co do słuszności i celowości przeprowadzenia tego referendum. Sprawa budowy kopalni to są również zagrożenia, które występują i będą występować w przyszłości. Również Rada Miejska wyraziła już trzykrotnie opinię na ten temat i podjęła stosowne uchwały. Teraz rozpatrując sprawę referendum, znowu odnosimy się do podstawowych zasad, a mianowicie czy jest to celowe w danym momencie oraz czy skutki, jakie będą powodować budowa kopalni w przyszłości, będą po prostu tragiczne. To trzeba mieć świadomość tego. Uważam, że świadomość radnych nie została pomniejszona tutaj w tym momencie, ponieważ państwo wyraziliście już opinię na ten temat trzykrotnie. Natomiast odnoszenie się w tej chwili do społeczeństwa, które nie ma odpowiedniej wiedzy, nie ma odpowiednich argumentów, to jest, uważam, i nie tylko moje zdanie, ale również całej Rady, która się wypowiedziała na posiedzeniu w poniedziałek, bezsensowne w tej chwili. To jest nasze zdanie. Proszę wziąć pod uwagę jeden fakt, że my, Stowarzyszenie Nie dla Kopalni, już wielokrotnie wypowiadało się w tej sprawie i prowadzimy rozmowy z firmami oraz z przedstawicielami, którzy są ekspertami w tej sprawie. My nie możemy się zgadzać na takie rozwiązania, które w przyszłości będą skutkowały zniszczeniem tego środowiska, zniszczeniem tego regionu. Chciałem również podkreślić, że różne informacje rozpowszechniane wśród społeczeństwa, że będą miejsca pracy, jak najbardziej, tylko trzeba się zastanowić, czy dla mieszkańców Zawiercia, czy dla mieszkańców gminy Zawiercie, to będą miejsca, które są szacowane na kilkaset miejsc. Jeżeli weźmiemy pod uwagę zagrożenia, choćby z punktu widzenia braku wody lub braku dostatecznej ilości wody dla firm, które działają na terenie Zawiercia, to łatwo sobie skalkulować, co jest bardziej opłacalne, czy utrata miejsc pracy obecnych, czy przyszłe miejsca pracy, które będą, przypuszczam, nie dla nas. Dlatego, że będą zatrudniani fachowcy, którzy muszą w tej dziedzinie pracować. Jednocześnie mam nadzieję, że głosując nad tym punktem obrad, weźmiecie państwo pod uwagę również wasze poprzednie stanowisko i myślę, że w waszej świadomości nic się nie zmieniło, że wasza świadomość na temat budowy kopalni jest taka sama. Więc prosiłbym bardzo o rozpatrzenie tego wszystkiego w wielu aspektach, w aspektach wiedzy, fachowości, merytorycznych wniosków, które wyciągane były i wielokrotnie omawiane na posiedzeniach Rady Gospodarczej przy udziale oczywiście Stowarzyszenia Nie dla Kopalni.
po to, żeby ta decyzja nie skutkowała zniszczeniem tego środowiska i tego rejonu w przyszłości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za zabranie głosu w tej sprawie. Myślę, że tutaj stanowisko całej Rady i to chyba się wszyscy radni zgodzą ze mną, że jest takie, aby stworzyć optymalne warunki do prowadzenia wszelkiej działalności gospodarczej na terenie naszej gminy, takiej, z której nasza gmina ma korzyści. I tutaj Rada Miejska wyrażała już swoją opinię na ten temat, jest przeciwna budowie kopalni rud cynku i ołowiu na terenie naszej gminy. I tutaj myślę, że cała Rada, 23 radnych, jesteśmy w tym temacie zgodni, co miało swój wcześniej wynik w postaci wcześniejszych uchwał i głosowania jednogłośnie, że jesteśmy przeciw budowie kopalni. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 5 i bardzo proszę radnych o zgłaszanie interpelacji. Bardzo proszę, jako pierwszy pan Jarosław Chłosta, następnie pan Edmund Kusek. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Pierwsze chciałbym podziękować w imieniu mieszkańców dzielnicy Zuzanka za kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy i plac zabaw, który powstał po wielu, wielu latach na naszym osiedlu. Cieszy się dużym zainteresowaniem, uznaniem sąsiadów. I chciałbym pana prezydenta zapytać, bo wiem, że to nie jest ostatni etap, jakie są dalsze plany dotyczące tego terenu. Druga moja interpelacja dotyczy problemów obcokrajowców na terenie Zawiercia mieszkających i pracujących. Według różnych danych szacunkowych pracuje w tej chwili ponad 1000 osób. I moja propozycja jest taka, żeby ktoś koordynował ich problemy, ich jak gdyby działania, mieszkania na terenie naszego miasta. W związku z tym proponuję powołanie pełnomocnika do spraw imigrantów przy Urzędzie Prezydenta. I trzecia moja interpelacja. Coraz to bardziej modne są tak zwane loterie PIT. Czyli żeby zachęcić mieszkańców, żeby składali swoje zeznania podatkowe, czy jednocześnie meldowali się na terenie gminy, wiele miast też ościennych dokonuje tak zwane loterie PIT, gdzie nagrodami są w niektórych bogatych miastach samochody elektryczne, rowery elektryczne. W przypadku dużych miast jest to zwiększenie wpływu do budżetu nawet kilkanaście milionów złotych. Jeżeli w przypadku Zawiercia byłoby ta kwota set tysięcy czy nawet milion złotych, a bardzo dużo ludzi pracuje u nas, a nie jest zameldowanych, bo takie informacje mam z Urzędu Skarbowego. Myślę, że to byłoby też atrakcyjną kwestią nie tylko dla to, że zwiększy się wpływ z podatków, ale także zwiększy się liczba mieszkańców. Czyli może za 6 lat znowuż Rada będzie liczyć 23 osoby, a nie 21 jak w tej chwili. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i bardzo zapraszam pan radny Edmund Kusek. Panie Prezydencie, Szanowni Radni, Szanowni Państwo. Interpelacja pierwsza dotyczy naprawy jezdni na ulicy Blanowskiej na Górze przed skrzyżowaniem z ulicą Świętej Siostry Faustyny, jadąc od centrum. Jest to miejsce bardzo niebezpieczne, bo na zakręcie i kierowcy, chcąc uniknąć, omijają uszkodzoną nawierzchnię, wyjeżdżając na przeciwległy pas jezdni, stwarzając poważne zagrożenie w ruchu drogowym. Interpelacja druga dotyczy umieszczenia lustra na skrzyżowaniu ulicy Wyspiańskiego z ulicą Boczną za osiedlem Blanowice w kierunku Kromołowa. Wyjazd z tej ulicy jest bardzo utrudniony z uwagi na złą widoczność. Proszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo i bardzo proszę. Następna w kolejności pani radna Ewa Paluchowska, następnie Jerzy Gębala. Panowie Prezydenci, Szanowna Rado, Szanowni Goście. Państwo zapewne pamiętają sprawozdanie z działalności schroniska, które przeczytałam w zeszłym roku. To znaczy było to sprawozdanie za 2016 rok.
Przepraszam, to chrypkę. Natomiast teraz otrzymaliśmy sprawozdanie, Komisja Ochrony Środowiska otrzymała sprawozdanie z działalności schroniska, do którego w roku 2017 i w 2018 już odwożone są psy i koty. Jest to schronisko na terenie Zawiercia. Państwo pamiętają, jaka tam była śmiertelność wśród zwierząt w tamtym schronisku i muszę poinformować z całą satysfakcją, że tamto schronisko zostało zamknięte. Nie ma prawa do działalności. Natomiast w tym roku, znaczy w roku 2017, przyjęto do schroniska w Zawierciu z gminy Zawiercie 179 psów i 60 kotów. Do adopcji poszło 61 psów i 48 kotów. Oddano właścicielom 109 psów i 5 kotów. Padło w schronisku 4 psy i 3 koty. Eutanazji dokonano na jednym psie i jednym kocie. Były to zwierzęta z wypadków, których nie dało się uratować. Zbiegły psy 0. Natomiast jeden kot wybrał wolność, uciekł ze schroniska. Dokonano 29 sterylizacji i 15 kastracji, jak chodzi o psy. Przy kotach 16 sterylizacji i 7 kastracji. I sterylizacja kotów wolno żyjących, było to 22 kotki i jedna kastracja kocura. Każdy pies, który trafi do schroniska i każdy kot jest oznakowany mikrochipem. Trzy koty dzikie, wolno żyjące, po wyleczeniu wypuszczone zostały w miejsce ich bytowania. Adoptowane zwierzęta, które ze względu na młody wiek nie mogły być poddane zabiegowi sterylizacji i kastracji w schronisku, mają zapewniony darmowy zabieg, co potwierdza skierowanie wydane nowemu właścicielowi wraz z umową adopcyjną. W 2017 roku schronisko nasze podjęło 547 interwencji na terenie miasta Zawiercie. Oprócz 239 zwierząt, które przyjęto do schroniska, 54 psy z interwencji przekazaliśmy właścicielom bez przyjęcia ich do schroniska, bo po prostu od razu się okazało, czy to miały czipy wszczepione, czyje są to zwierzęta. Proszę Państwa, nie ma nawet co porównywać z tamtym schroniskiem, którym śmiertelność była rzędu prawie 90%. I Państwo jeszcze tutaj piszą w swoim sprawozdaniu, że chcą rozbudować schronisko, mają zamiar wybudować osobny pawilon na kociarnię, łącznie z takim wybiegiem na zewnątrz. Jest w tej chwili wybudowany już pawilon dla psów staruszków, które mają ogrodzony teren, mogą biegać po tym terenie i mają budki na tym terenie, oczywiście ogrodzone. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jako kolejny był pan radny Jerzy Gębala i następnie radny Damian Świderski. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni radni i wszyscy goście. Ja mam dwie interpelacje. Jedną, chodzi mi o ulicę Wyspiańskiego. Wszyscy państwo wiedzą, którzy tam kiedyś jechali, że jest to jednak wąska ulica. Ja wiem, że to jest powiatowa ulica, na których bardzo rzadko się stosuje ograniczenia, ale zwracam się z prośbą w imieniu też mieszkańców ulicy Wyspiańskiego i nie tylko, aby tam jakieś wprowadzić ograniczenie tonażowe, ponieważ wielu kierowców spoza Zawiercia skraca sobie tamtędy drogę, jadąc dużymi 30-tonowymi samochodami. A wiemy, że tam jest wąsko. Ta droga nie jest szersza niż ulica od Poręby na Marciszów. No, uciekła mi nazwa. Tak, więc
bardzo bym prosił, żeby się nad tym problemem zastanowić. Jeszcze mam jedną taką uwagę, właściwie nie wiem do kogo z tą prośbą się zwrócić, no może do pana komendanta policji. Zauważam na ulicy Miodowej, już nie chcę mówić o wyjeździe, o światłach, tylko proszę państwa, zauważam, że kiedy młodzież ze szkoły Żeromskiego czy tak zwanego Cambridge Zespołu Szkół Kołłątaja jedzie na jakąś wycieczkę, autobusy, które ich zabierają, stają na ulicy Miodowej. No i proszę państwa, tam korki są normalnie, a jeśli jeszcze autobus stoi pół godziny albo godzinę i czeka, aż uczniowie wsiądą, ja wiem, że chcą mieć blisko, ale proszę państwa, obok Żeromskiego są dwa parkingi. Trzeci jest przy miasteczku Ruchu. No myślę, że to tak chyba, nie wiem, wygoda kierowcy, który tam podjeżdża, albo no nie wiem. Prosiłbym na to zwrócić uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i zapraszam radnego Damiana Świderskiego. Panie prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja mam interpelację dotyczącą drogi bocznej od ulicy Podmiejskiej przy ogródkach działkowych. Ta droga ma około 500 metrów, nie ma aktualnie nazwy, a coraz po prawej stronie są ogródki działkowe, a po lewej działki budowlane. Coraz więcej budynków tam powstaje, aktualnie 3 i w najbliższym czasie spodziewam się, że będzie więcej. Więc tak, uważam, że należałoby się pochylić nad nazwą dla tej ulicy, bo pół kilometra ulica to nie jest mała ulica, więc nazywać tam 300 metrów od głównej ulicy, boczna od, to nie wypada. To jest raz. Dwa, pasowałoby się w najbliższym czasie też pochylić nad nawierzchnią. Aktualnie jest to droga szutrowa. No i wiadomo, w lato to jest tam jeden wielki kurz. I to tyle. No, po prostu naprawdę pochylić się w najbliższych latach nad tą drogą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i zapraszam pani radna Edyta Grzebielów, następnie radny Michał Szota. Panie prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni goście. Moja pierwsza interpelacja dotyczy ulgi na przejazdy komunikacją miejską dla posiadaczy kart dużej rodziny. Uzasadnienie moje jest takie. Rodziny wielodzietne borykają się z problemami finansowymi, więc taka ulga byłaby dla nich jak najbardziej zasadna. Zachęcałoby to do korzystania z komunikacji miejskiej, a szczególnie w okresie wakacyjnym. Ulgą na dzień dzisiejszy zostałoby objęte około 311 rodzin, więc myślę, że nie będzie to aż taka wielka strata dla budżetu. Przesiadka z samochodu osobowego do autobusu komunikacji miejskiej jest dla nas jak najbardziej na tak. Mniej korków, mniej smogu. Moja druga interpelacja dotyczy remontu 200 metrów drogi dojazdowej przy ulicy Paderewskiego 22-24. Ta droga jest własnością gminy. Moje uzasadnienie tutaj jest takie, że przede wszystkim droga ta jest niezwykle uciążliwa dla mieszkańców, ponieważ ma szutrową nawierzchnię. Ze względu na prowadzoną w pobliżu działalność gospodarczą, jest to hurtownia napoi, droga ta jest bardzo często uczęszczana przez samochody ciężarowe. Droga ta nie jest przystosowana do takiego ruchu. Brak utwardzenia powoduje, że podeszły jest tam lawina błota, natomiast słoneczne dni tumany kurzu. Z jednej strony mieszkańcy mają główną, najbardziej ruchliwą ulicę w Zawierciu, natomiast z drugiej strony hałas i kurz. W imieniu mieszkańców bardzo proszę o jak najszybszą interwencję. Dziękuję i proszę odpowiedzi na piśmie. Dziękuję bardzo i zapraszam radny Michał Szota. Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, szanowni goście. W zeszłym miesiącu na sesji mieliśmy ciekawą prezentację na temat rynku pracy w Zawierciu, diagnoza potrzeb kadrowych. Ciekawe opracowanie, duże opracowanie, prezentacja, która została nam przedstawiona, pokazała konkretne wnioski z tych danych i żeby te wnioski przyniosły jakiś rezultat w naszym mieście, gdzie wiemy, że bezrobocie jest poniżej średniej krajowej, gdzie wiemy, że bezrobocie w Zawierciu jest poniżej
województwa śląskiego. Zwracam się z pytaniem do włodarzy. Przepraszam, powyżej. Bezrobocie jest większe w województwie, w Zawierciu niż w województwie śląskim i w kraju. Zwracam się wobec tego też do włodarzy miasta. Jakie konkretne działania planuje gmina podjąć, żeby właśnie te potrzeby kadrowe na terenie miasta zaspokoić, zmniejszyć to bezrobocie? I prosiłbym o taką informację, jakie te konkretne działania włodarze planują podjąć i w jakim terminie. Dziękuję radnym, że słuchacie i mnie poprawiacie. Druga interpelacja dotyczy informacji, którą inwestor zawierciański zgłosił do prezydenta. Dotyczy inwestycji przy ulicy Pszennej w Zawierciu. Prosiłbym o informację, jakie ustalenia zostały z tym inwestorem podjęte w związku z jego planowaną tam inwestycją. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I bardzo proszę, pan Zbigniew Wojtaszczyk. Przepraszam, Zbyszek Wojtaszczyk. Zawsze się mylę. Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Pierwsze zapytanie mam w imieniu mieszkańców ulicy Kilińskiego. Proszę o założenie progu zwalniającego. Mimo że to jest bardzo krótka ulica, bardzo często również dochodzi tam do nadmiernego rozpędzania się pojazdów, a ponieważ nie ma przy tej drodze typowego chodnika, jest tam, chodzą dzieci, rodziny, chodzą ulicą, taki spacerniaczek to jest. Prosiłbym, żeby tą sprawę załatwić. I drugie pytanie, panie przewodniczący, proszę słuchać. Miesiąc temu, w związku z tym, że sesja skończyła się bardzo późno i na sali zostało około 15 radnych tylko, zadałem pytania dotyczące wszystkich mieszkańców Zawiercia, bardzo, bardzo nośne, czyli na temat obecnej sytuacji, co z kopalnią i obwodnicą. Również przed tą sesją prosiłem pana przewodniczącego, żeby po uzgodnieniu porządku na te pytania wobec tego gremium, które jest tutaj na sali, udzielić odpowiedzi. Proszę ponownie, żeby ta odpowiedź w tej chwili na temat kopalni i obwodnicy została udzielona. Nie o godzinie 17, jak będzie to dotyczyło połowy radnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Odpowiedzi udziela pan prezydent. Podobna sugestia była na ostatniej sesji, że będą udzielone w dniu dzisiejszym odpowiedzi na pana pytania. Jestem pewny, że się tak zadzieje i tak stanie. Bardzo proszę, pan przewodniczący Leopold Stawarz. Do prezydenta. Proszę. Szanowni Państwo, Panie Radny, oczywiście bardzo się wszyscy tutaj szanujemy w tej Radzie. Prośba Pana została przyjęta, natomiast no, musimy się stosować do regulaminu naszego statutu. Nie możemy go zmieniać. Jeśli Pan Prezydent w którym momencie uzna za stosowne, taka odpowiedź oczywiście będzie i myślę, że tu nie ma z czego robić naprawdę problemu. Bardzo proszę, Pan Radny Leopold Stawarz. Panie Prezydencie, Panie Prezydent, Panowie Prezydenci, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w porozumieniu z Radą Osiedla i z mieszkańcami mam kilka pytań, interpelacji. Naprawa nawierzchni na ulicy Marciszowskiej celem likwidacji powstałych tam garbów. No, mamy naturalne progi zwalniające, ale one się już zrobiły za duże. Też prosimy o naprawę mostu nad rzeką Wartą na ulicy Marciszowskiej celem likwidacji i powstałego tam uskoku w nawierzchni.
Kolejna prośba to montaż na terenie osiedla Marciszów czujników pomiaru czystości powietrza. I następne pytania, prośby, interpelacje. Wykonanie chodnika przy ulicy Myśliwskiej, który połączy tą ulicę z chodnikiem miasta Poręba. Następna rzecz dotyczy ulicy Nowowiejskiej. Parę lat temu wnioskowaliśmy o chodnik na tej ulicy i okazało się, że przeszło, fajnie, jest super. W tamtym roku wybudowano 1/3 chodnika. Poszło oczywiście w propozycjach do budżetu tak samo, co z dalszą częścią, no to w następnych latach. Później dowiedziałem się, że tam jednak nie wszystkie domy mają uregulowaną sprawę tam wodociągowo-kanalizacyjną i no, że będzie problem, ale to w ten sposób możemy czekać 30-40 lat i tego chodnika nie będzie i dalej będziemy zwodzeni. Remont ulicy Wilgi. Od paru lat też proszę o zamontowanie jakiegoś oświetlenia na Placu Zabaw na Kosowskiej Niwie. No i dalej jest niemoc. Ciągle się nie da, niech tam będzie ciemno, niech rozwalają ten plac, my będziemy go co roku remontować. Następna sprawa. Montaż nad przejściem dla pieszych przy ulicy Mrzygłockiej przy skrzyżowaniu z ulicami Zarzeczej Ogrodową, podświetlonego znaku przejścia dla pieszych, no i większego znaku informacyjnego o tym przejściu. Następna sprawa to remont chodnika na ulicy Marciszowskiej od ulicy Mrzygłockiej do wiaduktu kolejowego. Wiem, że to nie jest tak naprawdę w gestii miasta, bo to jest droga powiatowa, ale ten chodnik też już tam wygląda, jak wygląda. Następne pytanie było, nazwijmy to, o tą małą obwodnicę, kiedy zostanie skończona, ponieważ ciągle te wielkie tiry, które jadą od Myszkowa, widząc znak, że nie ma drogi na Dąbrowę Górniczą, jadą dalej tą i Mrzygłocką, i Rolniczą. I podobno miało być tak, że ta droga miała być skończona w tym roku, dość wcześnie. Więc jest pytanie mieszkańców, co z tą drogą, z tą nazwijmy malutką obwodnicą. I sprawa następna to jest ulica Marciszowska. Ja bym poprosił o zdjęcia, jeżeli mamy. Mieszkańcy do mnie się zwrócili. To jest ulica Marciszowska, taka boczna od noga, koło wiaduktu. To jest właśnie, tak w tej chwili ta droga wygląda. Tak, no to dobrze, nawet jeżeli zimą, jeżeli pada deszcz, jak widzimy, to tutaj jest woda, więc jeżeli spadnie deszcz, to wygląda tak za każdym razem. Ta droga była wcześniej w gestii PKP, została jakby już w tej chwili, można powiedzieć, przejęta przez miasto. Jest jakby w zasobach gminy, więc jest prośba mieszkańców też o zainteresowanie się tą drogą i tym bardziej, że wpłynęły petycje w 2013 roku, w 2017 roku. No jest tutaj właśnie prośba mieszkańców, zresztą, którzy tutaj część z Państwa jest. Jesteście tutaj mieszkańcy? Tak, są tam mieszkańcy ulicy Marciszowskiej. No jeżeli też oczywiście będzie miał Pan Prezydent jeden czy drugi ochotę odpowiedzieć na to pytanie, to też bardzo bym prosił, zanim się sesja skończy. Więc ta prośba tak samo właśnie jest od mieszkańców o zainteresowanie się tą drogą. Tym bardziej, że jest pismo od Pana Prezydenta, że w odpowiedzi na pismo z dnia tego i takiego dotyczące wykonania utwardzenia kostką burkową na wierzchni odcinka ulicy Marciszowskiej do posesji 2440 wyjaśniam, że Państwa wniosek został uznany za zasadny i został wprowadzony do prowadzonego rejestru zadań do realizacji. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania oraz realizacja robót nastąpi zgodnie z kolejnością wpływu wniosku, a także możliwościami finansowymi. Więc myślę, że można dalej nadać tok oficjalny tej sprawie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych pragnie zabrać głos jeszcze w tym punkcie? Nie widzę. I bardzo proszę, udzielam głosu prezydentowi miasta Witold Grimm. Panie przewodniczący, państwo radni, zaproszeni goście. Korzystam z prawa, że głos. No nie.
Dziękuję. Proszę Państwa, pierwszy temat, o który zwracał się na poprzedniej sesji pan radny Zbyszek Wojtaszczyk, aktualną sytuację, jak wygląda odnośnie budowy oponicy miasta Zawiercia, przedstawi pan prezydent Borowik. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o obwodnicę miasta Zawiercia, Dyrekcja Krajowa Drogi Autostrad przyjęła założenie, że ten etap został podzielony, znaczy budowa obwodnicy została podzielona na dwa etapy. Etap pierwszy, etap drugi. W miesiącu październiku wygasa decyzja środowiskowa, która tak naprawdę jest kluczem do budowy obwodnicy. Planowany przetarg dla przedmiotowej obwodnicy jest to miesiąc listopad, miesiąc grudzień na zasadzie zaprojektuj i wybuduj. Jednak aby decyzja środowiska nie utraciła ważności, z tych etapów został wyjęty etap na odcinku Kalinówka przy stacji benzynowej. Dotyczy budowy ronda i włączenia się potem do przyszłej obwodnicy. Ten etap jest projektowany, jest w projektowaniu. Koniec projektowany przewidziany jest na koniec miesiąca czerwca. W miesiącu lipcu zostanie dyrekcja wystąpi o tak zwany ZRID, czyli przejęcie terenów niezbędnych do włączenia się do obwodnicy. Przewidują, że ten ZRID będzie gotowy w miesiącu wrześniu, a uzyskanie takiego ZRID-u pozwala na przedłużenie obowiązywania decyzji środowiskowej o kolejne 4 lata. I przyjmując takie założenia, w tym roku powinno się odbyć przetarg na budowę obwodnicy miasta Zawiercia. Aha, jeszcze jedno, w miesiącu maju będzie spotkanie w ministerstwie dotyczące już całkowitej tutaj, całkowitego projektu dotyczącego budowy obwodnicy i mam informację, że pan prezydent zostanie zaproszony na to, że spotkanie i przypuszczam, że powiatowy zarząd dróg również będzie brał udział w spotkaniu w Warszawie. Proszę. Ja nie mam informacji, jak długo przewiduje Krajowa Dyrekcja Dróg i Autostrad budowę obwodnicy, ale biorąc pod uwagę, że to jest na zasadzie zaprojektuj i wybuduj, więc skróci się okres projektowania do budowy i to będzie, myślę, krócej niż to by wynikało z osobnego projektowania i potem osobnego przetargu na budowę obwodnicy. Panie przewodniczący, panie przewodniczący, państwo radni, zaproszeni goście. Ma rację pan Zbyszek Wojtaszczyk, że jest to problem, który istnieje od kilkudziesięciu lat. Ale proszę państwa, nigdy tak blisko realizacji tego projektu nie byliśmy. Bo to było zawsze to, co pan mówi, przed kolejnymi wyborami, pewnie nie samorządowymi. Zawsze był problem obwodnicy realny do rozpoczęcia budowy. Później to gdzieś, proszę państwa, sprawa budowy obwodnicy była zaniechana. Ale dzisiaj już są, proszę państwa, dokumenty, które na pewno pozwolą na realizację, to znaczy na budowę tej obwodnicy. Przede wszystkim nasza obwodnica jest w tym programie krajowym budowy dróg i autostrad, jak i również, proszę państwa, to co jest najważniejsze, to jest, bo pamiętacie państwo, że było przyjętych bardzo dużo obwodnic na łączną kwotę 200 miliardów, a zabezpieczenia było na 103 miliardy. W tej chwili, proszę państwa, w tych, bo jeszcze były tam dodatkowe środki zaoszczędzone na budowę obwodnic w skali kraju, a więc w tej chwili kwota jest około 140 miliardów i w dalszym ciągu nasza obwodnica, jeżeli chodzi o realizację, jest. Byłem tu i był też pan przewodniczący, gdzie była w Warszawie pokazywana, konsultowana trasa przebiegu tej obwodnicy. Były tam różne, powiedziałbym, warianty szukania oszczędności, ale mogę to też powiedzieć, że wyjeżdżaliśmy z Warszawy z takim trochę niesmakiem,
bo raczej wszyscy ci, którzy się pochylali i konsultowali przebieg tej obwodnicy, no próbowali znaleźć dodatkowe jakieś oszczędności w postaci, żeby to była obwodnica dwunitkowa. Ale dzisiaj, będąc gdzieś miesiąc temu w Katowicach w oddziale Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, no usłyszałem taką radosną informację jednego z dyrektorów, że w dalszym ciągu jest jeszcze rozważana, i to poważnie rozważana, żeby to była obwodnica czteronitkowa. A więc myślę, że dzisiaj już te obietnice powoli nabierają realnego kształtu i na pewno w niedługim czasie rozpocznie się ta realizacja tej obwodnicy. Ja nie chciałbym tutaj deklarować się jakimiś datami, bo to jest bardzo niebezpieczne, ale proszę Państwa, najważniejsze, że jest ona w tym programie krajowym, rządowym i myślę, że już nic złego się nie zadzieje, żebyśmy byli poza burtą w tym temacie. Jeżeli chodzi o kopalnię, no to Szanowni Państwo, kopalnia to jest temat, który od lat również jak gdyby całe społeczeństwo angażuje odnośnie jakie będą losy naszego miasta, gdy ewentualnie kopalnia powstanie. No teraz ten temat jest dyżurny, wiele się na ten temat dyskutuje na forum Rady, jak i myślę też, że powoli mieszkańcy Zawiercia, wczytując się w różne portale, coraz częściej tym problemem, tym zagadnieniem się interesują. Proszę Państwa, na dzień dzisiejszy w planie zagospodarowania przestrzennego nie ma kopalni. Nie ma kopalni, a więc dyskutować o czymś, czego de facto nie ma, to jest bardzo trudno. Ale zakładamy, że takie zagrożenie istnieje. Ale żeby w ogóle mówić o problemie kopalni, to najpierw trzeba ją wprowadzić do planu zagospodarowania przestrzennego. Żeby wprowadzić kopalnię do planu zagospodarowania przestrzennego, to są działania, to są różne procedury, które trwają około 3 lat. Czy te procedury można przyspieszyć? Czy te procedury można skrócić? Nie ma takiej możliwości. A więc, żeby mówić o kopalni z wyprzedzeniem 3-letnim, jest niezwykle trudno, ale równocześnie trzeba ten temat ciągle podnosić, no, żeby później nie być zaskoczonym, jeżeli rząd, czy powiedziałbym jakieś inne, rząd, czy jakaś inna firma podejmie taki temat, no to wydaje mi się, żebyśmy też byli na to przygotowani. Wiecie Państwo o tym doskonale, że poprzednia Rada, jak i obecna Rada zawsze wyrażała opinię negatywną co do budowy kopalni. I Państwo, jeżeli mnie pamięć nie myli, Państwo jako radni dwukrotnie taką uchwałę podejmowaliście gdzieś na początku kadencji, w połowie kadencji, wtedy, kiedy temat kopalni wracał. Co dzisiaj, proszę Państwa, możemy jeszcze powiedzieć na temat kopalni? No możemy powiedzieć tylko jeszcze tyle, że firma kanadyjska ciągle gdzieś prowadzi badania. Badania te, które prowadzi, to mają dotyczyć opłacalności budowy kopalni na naszym terenie. Problem budowy kopalni to nie tylko naszej gminy, to również problem gmin ościennych. Tam w tych gminach ościennych różnie rady reagują na problem budowy kopalni. My na całe szczęście jako rada, jako urząd mówimy jednym głosem, że jesteśmy przeciwni budowy kopalni, bo jeżeli postawimy na szali wszystkie za i przeciw, no to proszę Państwa, nie ma tu chyba na sali osoby, która by była za budową kopalni. Bo proszę Państwa, pierwsza rzecz, środowisko, a więc degradacja środowiska. Ja nie będę tutaj wyręczał tych, którzy pracują tutaj nad tym tematem budowy kopalni, a mianowicie Prym, tu wiecie, przede wszystkim Stowarzyszenie Nie dla Kopalni. Oni mają największą wiedzę. Państwo z tego stowarzyszenia dysponują opracowaniami profesorów z najbardziej renomowanych uczelni w naszym kraju i
myślę, że jeżeli jest tu jeszcze pan Marek Szelest, to on by mógł tu bardzo dużo i precyzyjnie powiedzieć. Ewentualnie wiceprezes tego stowarzyszenia, pan radny równocześnie Mariusz Golenia. A więc, proszę państwa, mamy na szali kopalnię, która nam oferuje 500 miejsc pracy, a z drugiej strony mamy na szali hutę CMC, jak i również te wszystkie spółki przyległe, gdzie pracuje około 3000 pracowników. A więc tu, proszę państwa, jeszcze raz nie mówię o tych walorach czy tej szkodliwości zanieczyszczenia środowiska, co będzie wpływało również na nasze zdrowie. A więc tu nie ma żadnego porównania te 500 miejsc pracy proponowanych do 3000. A więc to jest, proszę państwa, no, jedna podstawowa sprawa. Chciałbym wszystkim tutaj uświadomić, że z tytułu funkcjonowania na naszym terenie huty CMC miesięcznie wpływa z tytułu samej huty podatek do miasta w wysokości 2 milionów. 2 milionów miesięcznie, jeżeli weźmiemy to razem 20 przez 12 miesięcy, to proszę państwa, wychodzi nam podatek z huty 24 miliony. To teraz, jeżeli sobie te 24 miliony odniesiemy do tych ponad 200 milionów, no to mogę powiedzieć, że to jest, no, pokaźna kwota. Zastanawialiśmy się również w gronie naszych współpracowników, ile może wpłynąć nam podatku z tytułu uruchomienia tu kopalni. No i wyliczyliśmy to, że to może być rocznie 1,5 miliona. A więc, proszę państwa, no taki argument, 1,5 miliona z tytułu kopalni, 24 miliony z tytułu funkcjonowania huty i spółek tych około hucianych, no to też nie ma żadnego argumentu, żeby po prostu, no, mieszkańcy wypowiadali się w taki czy inny sposób na temat kopalni. Ja powiem, proszę państwa, że no, jako mieszkaniec Zawiercia, bo urzędnicy się zmieniają, radni się zmieniają i każdy może tam na ten temat mieć swój pogląd. Ja jako mieszkaniec tego Zawiercia uważam, że ci, którzy takim argumentem się posługują, że poprawa miejsc pracy, że podatki, to wszystko, proszę państwa, w kontekście zderzenia się z realiami, nie mamy żadnych argumentów, żeby być za kopalnią. Ciągle mówię o tym, ciągle nie mówię, specjalnie nie mówię, tylko mówię o ekonomii, ale ciągle nie podnoszę tego najważniejszego argumentu, a mianowicie nie podnoszę degradacji środowiska, która będzie taka, że po prostu przez nasze kolejne pokolenia będą na nas psioczyć, dlaczego ojcowie i dziadkowie pozwolili na to, żeby zbudowali w mieście firma X czy Y kopalnie. Jeżeli zwracam się tu do pana radnego Mariusza, chciałbym jeszcze może uzupełnić, bo pan na bieżąco pan tam pracuje przy tych tematach. To lub pan Marek Szelest jako prezes tego stowarzyszenia, bo widzę, że pan dotarł tutaj do nas. Jeżeli chciałby pan coś uzupełnić w tym temacie, w tym zakresie, to jeżeli pan przewodniczący i państwo radni pozwolą, to bardzo proszę. Znaczy, ja zwracam się, że jeżeli pan przewodniczący i radni pozwolą, żeby jeszcze moją wypowiedź uzupełnił pan Mariusz Golenia jako wiceprezes stowarzyszenia Nie do kopalni, to bardzo proszę. Na prośbę prezydenta oczywiście, tak, aczkolwiek jeszcze będzie dyskusja przed punktem, który o rozszerzenie porządku obrad, także tutaj ja oczywiście państwa jak najbardziej dopuszczę do głosu, również dobrze. Wtedy, ale jeśli jest taka potrzeba, można również. Dziękuję bardzo. Może później. To może też tak krótko, jeżeli chodzi o działania stowarzyszenia, bo tutaj wiele głosów było, że jest niewidoczne czy nie dociera do mieszkańców. Myślę, że w ciągu ostatnich 2 lat bardzo dużo się powiedziało na temat kopalni, wracając do lat poprzednich. Ale nawiązując teraz też do tego, co było obwodnicy. Temat odżywa właśnie przy okazji wyborów, tak? Jeżeli mówimy o obwodnicy i spojrzymy sobie na
Generalną Dyrekcję na przetargi, to proszę sobie sprawdzić, ile od 2016 roku odbyło się przetargów. Na koncepcję, która jest podstawą do tego, żeby później robić technologię projektu i buduj i tak dalej. I to są realne pieniądze, realne kwoty. Na podstawie tego, to co przedstawiono w Warszawie, to już padły też kwoty odnośnie budowy obwodnicy. A więc to są konkrety. To są chronologicznie pokazane daty i przetargi, które są do wiadomości publicznej. I dziwi mnie też, że co niektórzy tak mało wiedzą na ten temat. To jest tak samo jak z kopalnią. Społeczeństwo według mnie wie coraz więcej, a ostatnie działania, to pokrótce tylko powiem tak. Ostatnio się pojawił news, że rząd popiera kopalnię, czy Ministerstwo Rozwoju, skąd wypłynęło pismo. Jak państwo wiecie, bo już niektórym państwu tu przedstawialiśmy to pismo, takie pismo, które przesłał podsekretarz, nigdy nie wyszło z Ministerstwa Rozwoju. Ono nie miało sygnatury, nie miało nic. To nie jest żadna oficjalna informacja z Ministerstwa Rozwoju. Żeby my do tej informacji dotarli i mamy tutaj odpowiedź od pani dyrektor biura ministra, że spotkania Rady Dunaja się odbyły. Ale to były tylko spotkanie, przedstawienie prospektów takich, jak się odbyło na Radzie Powiatu. A więc takiego poparcia nie ma. Zresztą pisma, które kieruje stowarzyszenie przy współudziale również miasta, bo tu jest bardzo dobra współpraca, jeżeli chodzi o miasto Zawiercie. Gorzej jest naprawdę z tymi gminami ościennymi. I jest odpowiedź, że takiego stanowiska nie ma. Zresztą ten podsekretarz już nie pracuje też w tym ministerstwie. A więc nie wiem, bo ta informacja, jak się pokazała, to według mnie też powinna być rzetelnie sprawdzona. Myśmy dostali oficjalną odpowiedź z sygnaturą z ministerstwa. Czegoś takiego nie było. Zresztą zauważcie jedną rzecz, że na Radzie Powiatu miesiąc temu potencjalny inwestor, firma, która prowadzi badania, nie pokazał tego pisma już. On się już nim posługuje. No, gdyby miało decyzję rządową, no to przecież to było pierwsze pismo, które by pokazali, tak? Druga sprawa jest odnośnie tego, co pan prezydent powiedział, planu zagospodarowania przestrzennego. Otrzymaliśmy informację publiczną z 4 gmin, łącznie z miastem Zawiercie, że żaden wniosek o zmiany w planie nie wpłynął do żadnej z gmin. Na sesji powiatu była informacja, że może wskażą lokalizację do pół roku, tak? Ale nie ma jeszcze nawet raportu na oddziaływania na środowisko. Tak więc cała debata i referendum, no nie wiem, nad czym ono będzie, ale to jest taka trochę abstrakcja, debatowanie nad niczym. Kolejne działania, które są podejmowane, to co robi stowarzyszenie, to jest informowanie. To się odbywa. Są biuletyny, są gazetki, są artykuły sponsorowane i tak dalej, i tak dalej. I to idzie w eter. Tutaj nam jest łatwiej dotrzeć na terenie Zawiercia. Robimy to również i w Łazach, i w Ogrodzieńcu, i w Porębie. I idzie to małymi krokami do przodu. I to są działania sukcesywne już praktycznie od 2 lat. Natomiast, no tak jak mówię, w chwili obecnej mamy za mało szczegółów. A taką podstawą w ogóle też tego wszystkiego jest ten właśnie raport oddziaływania na środowisko. Bo to dopiero może pokazać, jaka tu będzie degradacja. Firmy czy Rada Gospodarcza, wypowiadając się, bierze pod uwagę też ten fakt, że część firm, zakładów tutaj w naszym regionie korzysta ze studni głębinowych, których pokłady wody, w których się po prostu znikną, jeżeli nastąpi lej depresji, tak? A więc to są działania, które są poczynione i ostatnie działanie jeszcze, które było robione 2 tygodnie temu, czyli cały czas zabiegamy o spotkanie w Ministerstwie Środowiska. Zostało wysłane też oficjalne zaproszenie, które podpisał pan prezydent, które podpisał pan starosta i my jako stowarzyszenie. O takie spotkanie. Myślę, że to spotkanie prędzej czy później się odbędzie. Pomaga w tym nam również pani poseł Malik. Miało już takie spotkanie się odbyć w Warszawie, jednak ze względu na posiedzenie rządu zostało odwołane, ale myślę, że w niedługim skutku dojdzie ono może w Warszawie, a może tutaj gdzieś na terenie bliżej, ponieważ prawdopodobnie minister ma gdzieś tutaj być niedaleko i myślę, że takie spotkanie się odbędzie. I to są ostatnie działania stowarzyszenia w tym temacie. Natomiast cały czas jest też prowadzona korespondencja z Ministerstwem Środowiska, Rozwoju. Dostaliśmy też ostatnio odpowiedź z AGH, ale to jeszcze musimy skonsultować i umieścimy to na pewno na stronach stowarzyszenia. Oczywiście upublicznimy to do opinii publicznej. I to są działania, które są robione, tak jak mówię, od 2 lat i według mnie te działania są dość duże, bo w stosunku do lat poprzednich
które praktycznie tych działań w ogóle nie było. Podobnie z obwodnicą. Do roku 2015 oprócz decyzji środowiskowej nie było nic. Nic, kompletnie nic. A dlatego mówię to też o tym, bo można to bardzo łatwo sprawdzić, sięgając chronologicznie do przetargów, które odbyły się już w Generalnej Dyrekcji. A czy będzie sukces, tego nie wiadomo. Ale fajnie jest, że jest grupa ludzi, którzy się stara i działa w tym kierunku. I tak powinniśmy czynić wszyscy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielone zgodnie z porządkiem obrad sesji w punkcie 19 dzisiejszego porządku. I przechodzimy do kolejnego punktu 6, który dotyczy, jest w sprawie przyjęcia informacji na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa usług komunalnych za 2017 rok. Informacje zostały przedstawione wszystkim radnym i czy są jakieś uwagi bądź też inne pytania do przedstawionej informacji? Radny Michał Myszkowski, bardzo proszę. Panie Prezydencie, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Mam jedno pytanie, bo widzę Pana Prezesa na sali. Oczywiście informacja, która jest przygotowana, jest bardzo dobrze i rzetelna. Mnie interesuje aspekt komercyjny spółki. Z wiedzy, którą mam, to spółka może zarabiać na usługach komercyjnych 10% przychodów. Mamy tutaj pokazane, że zarobiła w ubiegłym roku na poziomie 2%. Chciałbym się zapytać Pana Prezesa, czy przygotował jakiś plan działania, aby zwiększyć ten przychód komercyjny do spółki. Dziękuję bardzo. Bo nie wiem, ja nie widzę, czy jest Pan Prezes z nami, czy Pan Prezydent. Bardzo proszę o zabranie głosu i odniesienie się do zapytań radnego Michała Myszkowskiego. Wysoka Rado, Panie Prezydencie, Szanowni zaproszeni goście. Panie Radny, tak jest, nawet 10% można możemy wykonać. Spółka jest spółką in-house. Spółka ma wykonać zadania pierwsze dla miasta, a jeśli starczy potencjału, to po prostu możemy robić to dla komercyjnie. Staramy się. 2% uważam jest dobrze, bo w 2016 roku to było w granicach chyba 0,8-0,9%. Co roku jest postęp, progres, także wydaje mi się, że po kolei dwa, no chcąc trzeba tak, dosprzętowić się, wynika z tego, że otrzymany sprzęt, można powiedzieć, to budzi wiele wątpliwości, jakie żeśmy dostali w spadku po ZGK. Spółka stara się łącznie tutaj z panem prezydentem, z gminą inwestować, kupować nowe maszyny i iść. Dwa, chcąc mieć, trzeba też zwiększyć ilość ludzi, no bo się samo nie wykona. Maszyna sama nie pójdzie, sama nie zrobi. No to więc to wszystko kosztuje. Dlatego no jesteśmy za i staramy się rozwijać komercję, ale nie za wszelką cenę. Pierwsza, żeby mieszkańcy miasta byli zadowoleni, żeby było czysto, drogi utrzymane, wymalowane i bezpieczeństwo zachowane. To taka jest strategia nasza, a reszta, jeśli Bóg pozwoli, to będzie lepiej. No, tyle powiem. A tak, jeszcze tu pan prezydent podpowiada, trudno konkurować jest z prywatnymi. Po prostu, no niestety, ceny są dumpingowe, a my nie możemy zejść poniżej tego, co mamy wynegocjowane z miastem. Taki jest realia spółki in-house i to wynika z dyrektyw unijnych. No niestety, tak to wygląda, czy to w transporcie, czy to w komunalce. Jeśli to... To dziękuję.
Dziękuję bardzo za udzieloną odpowiedź. Czy są jeszcze jakieś uwagi Państwa radnych do przedstawionej informacji? Nie widzę więcej uwag. Stwierdzam, że informacja została przez Radę przyjęta. I przechodzimy do kolejnego punktu, siódmego. Dotyczy on informacji odnośnie stanu bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i porządku publicznego w mieście Zawiercie. I tutaj również otrzymaliśmy bardzo, bardzo taką rozszerzoną informację w tym temacie. I czy Państwo radni tutaj mają jakieś pytania, uwagi? Jeśli nie ma uwag, stwierdzam, że informacja została przez Radę przyjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu, ósmego. Jest on w sprawie przyjęcia informacji na temat oceny zasobów pomocy społecznej. I tutaj również była bardzo, bardzo szeroka informacja w tym zakresie. Czy są jeszcze jakieś dodatkowe pytania ze strony Państwa radnych? Również nie widzę i stwierdzam, że informacja została przez Radę przyjęta. I przechodzimy do kolejnego punktu, dziewiątego, który dotyczy podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. Jest to druk numer 564. I bardzo proszę przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Pawła Domagałę o przedstawienie opinii do projektu tej uchwały, jak również innych będących w porządku dzisiejszych obrad, a będących w zakresie właściwości komisji. Wysoka Rado, Szanowni Goście, Panie Prezydencie. Komisja Budżetu i Rozwoju Rady Miejskiej na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2018 roku pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2018 rok, druk numer 564. W głosowaniu jednogłośnie 7 głosami za przy stałej liczbie 7 członków komisji. Zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Zawiercie na lata 2018-2027, druk numer 565, w głosowaniu jednogłośnie 7 głosami za, przy stałej liczbie 7 członków komisji. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, druk numer 573, w głosowaniu jednogłośnie 7 głosami za, przy stałej liczbie 7 członków komisji. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie zagospodarowania i bieżącego utrzymania terenów w pasie drogowym drogi krajowej nr 78, druk nr 574, w głosowaniu jednogłośnie 7 głosami za, przy stałej liczbie 7 członków komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo i otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania do projektu tej uchwały? Żadnych pytań nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 22 głosach za. Przepraszam, 21. W tej chwili mamy już pełny skład, 22 nas jest na sali. I przechodzimy do kolejnego punktu, 10. Dotyczy on projektu uchwały odnośnie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Zawiercie na lata 2018-2027. Tym razem jest to druk numer 565. Opinia komisji była pozytywna, przed chwilką przedstawiona. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta przy 22 głosach za. I przechodzimy do kolejnego punktu, 11. dzisiejszego porządku, dotyczącego przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ulicy Blanowskiej i ulicy Wapiennej. Jest to druk numer 571. I tutaj bardzo proszę przewodniczącą Komisji Polityki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Ewę Paluchowską
o przedstawienie opinii komisji do projektu tej uchwały. Komisja Polityki Przestrzennej i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2018 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ulicy Blanowskiej i ulicy Wapiennej. Druk 571. W głosowaniu jednogłośnie 4 głosami za przy stałej liczbie 5 członków komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo i otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie przy 22 głosach za. I kolejny punkt, 12 dzisiejszego porządku. Jest on w sprawie podjęcia uchwały odnośnie podziału gminy Zawiercie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Jest to druk numer 566. I proszę w tym momencie przewodniczącego Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Grzegorza Kwietnia o przedstawienie opinii komisji do projektu tej uchwały, jak również innych będących w zakresie właściwości komisji. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Komisja Samorządu i Ładu Publicznego na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2018 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podziału gminy Zawiercie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, druk nr 566, w głosowaniu jednogłośnie 5 głosami za. W sprawie zawarcia porozumienia z gminą Łazy dotycząca organizacji publicznego transportu zbiorowego, druk nr 572, w głosowaniu jednogłośnie 5 głosami za. Powyższe głosowanie odbyło się w obecności 5 członków komisji przy stałej liczbie 5. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I czy są jakieś uwagi do projektu tej uchwały ze strony radnych? Nie ma żadnych uwag. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta przy 22 głosach za. Kolejny punkt, 13, jest w sprawie projektu odnośnie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Zawiercie. Jest to druk nr 569. Informuję również, że od 11 do 13 kwietnia odbyły się konsultacje do wyżej wymienionego projektu uchwały i nie wpłynęły żadne uwagi. I już czeka przewodniczący Komisji Edukacji Grzegorz Przybysz. I bardzo proszę o przedstawienie opinii komisji do projektu. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, Komisja Edukacji na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2018 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla której organem prowadzącym jest gmina Zawiercie, druk nr 569, w głosowaniu jednogłośnie 5 głosami za, przy stałej liczbie 5 członków komisji. Dziękuję, dziękuję bardzo. Tak więc mamy pozytywną opinię komisji co do projektu tej uchwały i otwieram dyskusję. Czy coś dla Państwa radnych jeszcze jest niejasne w tym zakresie? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta przy 21 głosach za. Jeden z radnych na chwileczkę znowu wyszedł.
I przechodzimy do kolejnego punktu 14 porządku dzisiejszej sesji, którego przedmiotem jest uchwała odnośnie zawarcia porozumienia z gminą Łazy dotyczące organizacji publicznego transportu zbiorowego. Tym razem jest to druk numer 572. Opinia Komisji Samorządu i Ładu Publicznego została przedstawiona pozytywna. I czy radni mają tutaj jakieś uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę żadnych uwag. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta przy 22 głosach za. I kolejnym punktem dzisiejszego porządku jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie zagospodarowania i bieżącego utrzymania terenów w pasie drogowym drogi krajowej numer 78. Jest to druk numer tym razem 574. Opinia komisji była przedstawiona również pozytywna. I otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś dodatkowe pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest? Przepraszam, nie zauważyłem. Pani radna Małgorzata Bęc, bardzo proszę. Panie prezydencie, bardzo proszę. Halo. Czy mnie słychać? O, dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, pani radni, państwo radni, zaproszeni goście. Jeżeli chodzi, to są takie, żeby państwu może przybliżyć, to są na wjeździe do Kromowa tuż po tym przejściu i sygnalizacji świetlnej takie dwa skwery. I koszt szacunkowy to jest około 16 tysięcy, z tym, że nie, zagospodarowanie tego terenu. Dlatego też chcemy się zwrócić do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, żeby oni partycypowali również w tych kosztach. To jest ta druga część skweru, gdzie jest teraz przystanek. No to jest taki, powiedziałbym, newralgiczny moment. Teren to jest o tyle newralgiczny teren, że w tej pierwszej części od ulicy to planujemy zrobienie takiego ozdobnego skalniaka, a w drugiej części to będzie to, proszę Państwa, centrum przesiadkowe, gdzie będzie około 10 rowerów, bo będziemy mieli takie trzy centra przesiadkowe. Pierwsze przy dworcu, gdzie będzie można korzystać bezpłatnie z 20 rowerów. Drugie centrum przesiadkowe z taką wiatą, która będzie mogła służyć turystom i będzie tam do dyspozycji 10 rowerów. To będzie drugie i trzecie będzie w Żerkowicach. Również wiata i do dyspozycji będzie 10 rowerów dla turystów. A więc to będzie te, o czym tu ten projekt uchwały jest, to proszę Państwa zagospodarowanie tego terenu w tej części od ulicy, bo w drugiej części będą już te urządzenia, które tam mamy złożone do Urzędu Marszałkowskiego, wniosek właśnie o budowę tych tras rowerowych z centrami przesiadkowymi. Bardzo proszę. To jest całkowity koszt. Znaczy to jest około 16 tysięcy całkowity włos wybudowania tych. To też jest koszt. Oczywiście mamy to w każdym obiekcie, w każdym tym, ale proszę Państwa, no, najpierw chcemy to wybudować, bo nie ukrywam, jak proszę sobie zwrócić uwagę, że jak wjeżdżacie tutaj do zawiercia Kromowa od strony Góry Żerkowskiej, to co to w tej chwili jest, to jest po prostu takie no nieciekawe i myślę, że jak my to zagospodarujemy, to będzie taki dobry odbiór przez tych, którzy przejeżdżają przez zawiercie. Nie ma żadnych wątpliwości, że pomysł jest dobry i mam nadzieję, że nie będzie tak kontrowersyjny jak system
Ja myślę, że no rzadko się zdarza, żeby nie był podany wnioskodawca. Jeżeli chodzi o ten projekt uchwały, to chciałbym pani radnej przeczytać, że na wniosek prezydenta miasta Zawiercia jest to ten projekt tego. Dobrze, ale proszę państwa, ale równocześnie chciałbym pani podziękować za wywołanie tego tematu, który tu budzi tyle kontrowersji, a mianowicie zagospodarowania placu przy MOPS-ie. Proszę państwa, jak ten plac tam był zarośnięty krzakami i była tylko wydeptana taka ścieżka skracająca drogę pomiędzy ulicą Piłsudskiego a mieszkańcami, którzy się poruszali w kierunku budynku przy ulicy Piłsudskiego, to wszystkim się to podobało, nikomu to nie przeszkadzało, nikt na to nie zwrócił uwagi. Ale jeżeli ten plac został zagospodarowany, to patrzy się na zagospodarowanie tego placu tylko i wyłącznie przez pryzmat tych drzwi. Nie widzi się, że tam powstało kilkanaście miejsc parkingowych, nie widzi się tej całej zieleni, która już jest coraz ładniejsza, nie widzi się tych chodników, które również okalają ten plac, tylko się operuje kwotą, nieprawdziwą kwotą. A więc chce się z tego zrobić, nie wiem, jakiś populistyczny, samorządowy materiał, bo opisuje się, czy operuje się tylko kwotą 300 tysięcy, że kosztowały drzwi. Proszę państwa, cały plac kosztował 300 tysięcy, a drzwi, jeden z tych elementów, to jest 1700 zł. I jakoś nikt nie chce zwrócić na to uwagę, tylko w sposób, powiem taki, no nieprzyzwoity, akcentuje się tylko plac za 300 tysięcy złotych, plac za 300 tysięcy złotych. Proszę państwa, jest to nieprawda. Jest to nieprawda. Nie wiem, komu zależy na tym, żeby takie nieprawdziwe informacje rozpowszechniać, no ale rozpowszechniają. A więc nie widzi się tego dobrego, tylko wyłapie się jakiś element, jakiś szczegół i tym szczegółem się karmi opinię społeczną, karmi się opinię publiczną. Proszę państwa, kolejny taki temat, który był, a zagospodarowanie terenu na tak zwanych łąkach na Zuzance. A więc też zrobiono z tego czarny PR, fotografowano, filmiki robiono, a trzeba tylko było wykazać odrobinę cierpliwości, żeby tą inwestycję skończyć i żeby przekazać ją społeczeństwu. Proszę państwa, dzisiaj można pojechać na ulicę Daszyńskiego i można porobić zdjęcia, jak jest ulica Daszyńskiego rozkopana. No musi być rozkopana, bo jest realizacja. Można pojechać, zobaczyć na ulicę Obrońców Poczty Gdańskiej, tam gdzie realizujemy bloki, już jest piękna elewacja, ale wokół jeszcze jest teren nieuporządkowany i też można zrobić z tego awanturę, pokazywać, jak to wygląda, zdjęcia robić, zamieszczać i tak dalej. Dlatego ja bym bardzo chciał, żeby ci wszyscy cenzorzy, którzy oceniają, którzy wiedzą jak, którzy mają, no nie wiem, doświadczenie, ale przede wszystkim mają wiedzę we wszystkim. Mają wiedzę we wszystkim, żeby się trochę powstrzymali i zawsze czekali dopiero, jak już będzie finalne rozwiązanie, to wtedy dopiero, żeby oceniać urząd, oceniać prezydenta czy współpracowników prezydenta z realizacji tych inwestycji, modernizacji, które są w planie budżetowym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Troszeczkę odbiegliśmy na chwilkę od porządku naszej dzisiejszej sesji. Przypomnę, że jesteśmy w punkcie 15. Dyskusja. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś uwagi lub pytania odnośnie projektu uchwały, nad którym aktualnie procedujemy? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jednogłośnie wszyscy za przy 22 głosach za. Szanowni państwo, przed kolejnym punktem 16 ogłaszam 20-minutową przerwę w dzisiejszej sesji i bardzo proszę w tej przerwie, aby spotkała się Komisja Samorządu i Ładu Publicznego. Zapraszam panią Barbarę Kozioł, Edmunda Kuska, Grzegorza Kwietnia oraz Wiesława Kulawiaka tutaj do pani z Biura Rady.
Szanowni Państwo, wznawiamy obrady sesji Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym po przerwie. Przechodzimy do kolejnego punktu 16, który dotyczy projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, druk numer 573. I tutaj również usłyszeliśmy pozytywną opinię właściwej komisji i otwieram dyskusję w tej sprawie. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś dodatkowe pytania? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przegłosowana jednogłośnie przy 21 głosach za. Jeden z radnych musiał wyjść o 14, co mi również zgłaszał dzisiaj przed sesją. Także jest nas obecnych 21 radnych w tym momencie. I następnym punktem porządku sesji jest punkt dotyczący przeprowadzenia referendum. Wszyscy radni dzisiaj mieli rozdany projekt uchwały w sprawie referendum zawierający 3 pytania, jak również załączniki dołączone. W tym projekcie uchwały przy pytaniu numer 3 pytanie zawiera oczywisty błąd, literówkę. W drugiej linijce zamiast terenie jest zjedzona literka E, jest ternie. Natomiast ma być jeszcze literka E, terenie. Również przy wzorze, przy załączniku numer 1 mamy tą samą sytuację, jest ternie. Jest to po prostu oczywista omyłka pisarska. Dopisujemy tu literkę E. Brzmienie jest terenie. Czy w tym zakresie wszystko jest jasne odnośnie oczywistej omyłki pisarskiej, którą teraz dopisałem literkę E? Czy są jakieś uwagi, czy Państwo radni to przyjmują z tą zmianą, że brzmienie ma być terenie? Jeśli nie ma uwag, stwierdzam, że Rada przyjęła tą oczywistą pomyłkę. Szanowni Państwo, w międzyczasie zebrała się jeszcze Komisja Samorządu i Ładu Publicznego odnośnie zaopiniowania projektu tej uchwały, już również z poprawionymi tymi literówkami, o tą literkę E, jak również z załącznikami, czyli odnośnie załącznika numer 2, a więc nakładka na kartę do głosowania odnośnie w alfabecie Braille'a. I są tutaj, ta nakładka jest ten wzór przygotowany pod głosowanie, aby osoby tutaj również niewidome mogły w sposób prawidłowy głosować, oraz w załączniku numer 3 odnośnie harmonogramu zgodnego z ustawą. Również on dzisiaj został wszystkim Państwu rozdany. Wszyscy Państwo mają materiały przed sobą. Ja jeszcze raz zwrócę się do przewodniczącego Komisji Samorządu Ładu Publicznego Grzegorza Kwietnia o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały, który dzisiaj wszystkim radnym został rozdany, wraz z poprawkami w tym słowie o tą literkę E. Jakie jest stanowisko komisji? Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Komisja Samorządu i Ładu Publicznego na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2018 roku nie wydała wiążącej opinii do projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum w głosowaniu przy 2 głosach za, 2 głosach przeciw, w obecności 4 radnych przy stałej liczbie 5 członków komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
i otwieram dyskusję w tej sprawie. Czy radni tutaj chcieliby zabrać głos odnośnie projektu tej uchwały? Pan radny Edmund Kusek. To jest uchwała, może ja tak dodam ze swojej strony, budząca wiele kontrowersji, wiele okoliczności. Jednakże prosiłbym, aby dyskusja w tej sprawie toczyła się w taki sposób, jak do tej pory cała nasza kadencja, a więc w sposób merytoryczny, wyważony. I bardzo proszę, pan radny Edmund Kusek. Panie prezydencie, szanowni radni, szanowni państwo. W związku z projektem uchwały Rady Miejskiej dotyczącej przeprowadzenia referendum odnoszącego się do lokalizacji kopalni rud ołowiowo-cynkowych na terenie gminy Zawiercie w dniu 17 czerwca 2018 roku Klub Niezależnej Alternatywy Wyborczej będzie głosował przeciwko, a także pani radna Barbara Kozioł. W tak krótkim terminie nie przeprowadzi się odpowiedniej akcji informującej społeczeństwo naszego miasta o szkodliwości budowy kopalni, a także ewentualnej kolizji z budową obwodnicy Zawiercia. Wyrażamy także negatywne stanowisko w sprawie przeprowadzenia referendum w pozostałych dwóch sprawach, a mianowicie finansowania z budżetu gminy zabiegów in vitro, bezpłatnych biletów komunikacji miejskiej dla młodzieży do lat 15. Do podjęcia tych dwóch decyzji nie jest potrzebne referendum, bo to są kompetencje Rady Miejskiej, jeśli tylko znajdą się pieniądze w budżecie. I proszę o głosowanie imienne. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Jarosław Chłosta, bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Czy ja w ogóle nie rozumiem pytania, czy jesteś za lokalizacją na terenie Zawiercia kopalni cynku i ołowiu? Co to znaczy lokalizacja kopalni? Czy lokalizacja wydobycia, czy budynku dyrekcji, czy przedszkola przyzakładowego? Tak samo nie rozumiem drugiego punktu. Czy jesteś za dofinansowaniem z budżetu gminy Zawiercie zabiegów zapłodnienia in vitro? Dla kogo? Dla mieszkańców Warszawy? Dla mieszkańców Gdańska? No myślę, że te pytania, trzecie pytanie nie wzbudza wątpliwości, nie widzę potrzeby robienia referendum w tej sprawie. Natomiast bardzo chciałbym, żeby był sprecyzowany punkt pierwszy i drugi, czego tak naprawdę te pytania dotyczą. Bo myślę, że każdy z mieszkańców może to interpretować po swojemu. A zwłaszcza mieszkańcy nie z Zawiercia, którzy jeżeli by doszło do takiego finansowania, chętnie by sięgnęli po nasze pieniądze. A jestem przeciwko referendum, bo po prostu szkoda mi te 130 tysięcy wydać, które można przeznaczyć na inne cele. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Pani radna Małgorzata Bęc, bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Dość długo już rozmawiamy na temat wniosku złożonego przez grupę mieszkańców, w tym wielu radnych alternatywy i niezależnych, dotyczących lokalizacji kopalni. Wiemy, że ta debata się toczy, aczkolwiek przeprowadzenie referendum lokalnego zainicjowała, czy raczej sprowokowała, no, została przez działania mające na celu zadanie mieszkańcom Zawiercia pytania odnoszącego się aktualnie już tylko do wirtualnej, gdyż obecnie przez nikogo nieplanowanej kopalni cynku i ołowiu na terenie naszego miasta. O tym żeśmy rozmawiali tu od początku dzisiejszego posiedzenia sesji. Inicjatorzy tych działań mają usta pełne rzekomej troski o Zawiercian oraz deklarują, podobnie jak praktycznie cała nasza wspólnota samorządowa, sprzeciw wobec tej planowanej przed laty przez kanadyjską firmę inwestycji.
Jednocześnie jednak w praktyce dopuszczają zmianę dotychczasowego jednoznacznego stanowiska Rady Miejskiej w Zawierciu. Jeżeli zadajemy takie pytanie, no to dopuszczamy. Dwukrotnie, po raz ostatni w 2016 roku, jeśli się nie mylę, Rada podjęła bowiem uchwały wykluczające powstanie kopalni. Uchwały te cały czas obowiązują i referendum ich nie wzmocni. Pokazuje natomiast, że stanowisko samorządu lokalnego w tej kwestii można zmienić, co w ocenie mieszkańców Zawiercia w żadnym wypadku nie powinno mieć miejsca. Ponadto należy sobie zadać pytanie, jakie nowe okoliczności związane z historycznymi już planami kopalni w naszym mieście pojawiły się w ostatnim czasie, powodując, że trzeba w tej kwestii przeprowadzić referendum. Oczywiście poza chęcią praktycznego rozpoczęcia pod pretekstem kampanii referendalnej, kampanii wyborczej w okresie, gdy nie jest ona dopuszczalna przez prawo. Tylko że takie działanie w oczywisty sposób sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, jak też sprzeczne są z zasadami współżycia społecznego, jak też społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa. I chociaż jestem z całego serca przeciwnikiem wydawania, jak tu kolega był uprzejmy wspomnieć, 130 tysięcy na koszty referendum, w sprawach, które właściwie może rozstrzygnąć w każdej z tych pytań, o których tu jest mowa, może rozstrzygnąć Rada Miejska. Każde. Jeżeli my jako radni reprezentujemy mieszkańców, prowadzimy spotkania, chodzimy na te spotkania, słuchamy swoich wyborców, to wiemy, jakie jest ich stanowisko w tej kwestii. Jednakże nie ulega wątpliwości, że referenda lokalne, jak wszystkie formy demokracji bezpośredniej, wzmacniają wspólnotę samorządową, gdy odpowiada się bezpośrednio i możliwie na możliwie do realizacji przez władze lokalne kwestie. Dlatego też w sytuacji, gdy przez lata wykorzystując przy tym poważne środki unijne, tworzy się w naszym mieście ścieżki rowerowe, to czy w kwestii tej nie należy wprowadzić systemów rowerów miejskich i nie tylko w kilku miejscach, ale naprawdę w dużej części, powiedziałabym, w takiej formie globalnej. Tym bardziej funkcjonują takie projekty funkcjonują z powodzeniem w coraz większej ilości miast, będąc przy tym uważane za ekologiczną część i uzupełnienie systemu transportu publicznego. Co więcej, inicjatywa dążąca do rozbudowania pytań referendalnych zajmuje się między innymi kwestią transportu publicznego. I to odnosząc się do młodzieży, której ze względu już nie tylko na stan zdrowia, jazda na rowerze na pewno nie zaszkodzi, a w wielu przypadkach bardzo pomoże. Podobnie jeżeli inicjatywa mająca na celu rozszerzenie zakresu referendum zamierza zapytać o finansowanie z kasy miejskiej miasta Zawiercia zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego, to równocześnie co najmniej wskazane byłoby zapytać o przyznanie z tego samego budżetu zawierciańskiego becikowego, czyli jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Wspierając pozaustrojowe, nienaturalne formy rozrodcze, w żadnym wypadku nie wolno zapomnieć o wsparciu rodzin, którym rodzi się dziecko. Pomoc wspólnoty samorządowej nie może ideologicznie ograniczać się jedynie do samego zapłodnienia in vitro, ale przede wszystkim powinna być ukierunkowana na wspieranie Zawiercian podejmujących trud wychowania potomstwa. Dlatego też wnoszę o poszerzenie zakresu pytań referendalnych przedstawionych przez komisję o następujące kwestie. Czy jesteś za przyznaniem mieszkańcom z budżetu miasta Zawiercie zapomogi z tytułu urodzin dziecka, zwane dalej zawierciańskim becikowym, oraz czy jesteś za wprowadzeniem na terenie miasta Zawiercia systemu rowerów miejskich? Jeżeli państwo pozwolą, ja tutaj już złożyłam na ręce pana przewodniczącego projekt takiej uchwały. Oczywiście
Ja rozumiem, że to są wszystko pytania, proszę Państwa, które nie muszą być zadawane w systemie referendalnym. Nie, my możemy to uchwalić, a pan prezydent te pieniądze może znaleźć w budżecie i nam wskazać. Jednakże jeżeli mamy już pytać o to, czy jesteś za budową kopalni, to wydaje mi się, i mamy pytać o sprawę in vitro, o komunikację, no to zadajmy tych pytań więcej. I myślę, że moja propozycja jest w miarę logiczna i spójna, więc mam nadzieję, że Państwo przychylą się do mojej propozycji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Pani radna Ewa Mićka, bardzo proszę. Szanowni Państwo, usłyszeliśmy tutaj wiele słów, wiele argumentów. Być może nie wszyscy mieszkańcy rozumieją, czy są świadomi tego, co się dzieje. Ja chciałabym w prosty sposób wytłumaczyć wszystkim, dlaczego dzisiaj tutaj jesteśmy, dlaczego to Rada podejmuje dzisiaj taką uchwałę, co jest tego bezpośrednim powodem i dlaczego takie, a nie inne pytania tam się znalazły. Szanowni Państwo, otóż o inicjatywie społecznego referendum, notabene inicjatorami tego referendum są radni NAW i pani Barbara Kozioł, niezrzeszona, dowiedzieliśmy się około 2 tygodni temu. No i zadaliśmy sobie, proszę Państwa, pytanie. Czym się różni referendum społeczne od referendum, które uchwala organ taki jak na przykład Rada Miejska? Otóż zasadniczo różni się tym, że społeczne referendum musi zebrać określoną ilość podpisów pod tą inicjatywą, jeżeli chodzi o Radę. Tego robić nie trzeba. Społeczne referendum, przez to właśnie, że te podpisy należy zebrać, kalendarzowo, według kalendarza, odbyłoby się w okolicy września, czyli tuż przed wyborami samorządowymi. Referendum, które uchwalamy jako Rada, ze względu na to, że tych podpisów nie musimy zbierać, odbędzie się w czerwcu, czyli długo, jak na czas od września do czerwca, przed wyborami samorządowymi. Należy sobie w związku z tym zadać pytanie o intencje przeprowadzania. Aha, może jeszcze jedna ważna sprawa. Jeżeli inicjatorzy społecznego referendum zbiorą 4000, bo w tym przypadku, jeżeli chodzi o gminę Zawiercie, nie pamiętam procentowo, ale to jest około 4000 podpisów. Złożą je tutaj na ręce pana prezydenta. Rada Miejska ma obowiązek ogłosić, rozpisać referendum. Nie mamy tutaj możliwości zanegowania społecznego zaangażowania. W związku z tym my jako radni zadaliśmy sobie pytanie. W porządku, jest taka inicjatywa. Pytanie, dlaczego akurat teraz? Każdy niech sobie na to pytanie sam odpowie. Nie chciałabym wskazywać ani nikogo tutaj obrażać. Wydać pieniądze i tak byśmy musieli. Te pieniądze byłyby takie same jak przy organizowaniu naszego referendum, czyli mówię tutaj o Radzie Miejskiej, to są te same koszty. Natomiast przy tej okazji my jako radni chcieliśmy dodatkowo zapytać mieszkańców o inne ważne kwestie społeczne. Oczywiście przyjmuję argument, że niekoniecznie trzeba pytać. No panie radny, jeżeli
pan, jako jeden z inicjatorów społecznego referendum, miał taką fantazję, żeby zapytać o budowę kopalni na terenie powiatu, to dlaczego my jako radni, po rozmowach z mieszkańcami, pewnie nie jednych, nie mogliśmy zapytać o in vitro, czy zapytać o komunikację bezpłatną, czy tak jak pani radna ma pomysł zapytać o becikowe. Dlaczego nie? Pan może, a my nie. Poza tym jest jeszcze druga sprawa, która mnie osobiście bardzo zbulwersowała w tej sytuacji. Bo kiedy dowiedzieliśmy się o tym społecznym, ja użyję słowa cudzysłów, dlatego że wiemy, proszę państwa, nie wiem czy mogę, nie będę wymieniała nazwisk, natomiast wiemy, że w imieniu tego społecznego komitetu jest tam podpisanych 16 osób, zresztą jest to upublicznione, można sobie to zobaczyć. Spotyka się człowiek, który przedstawia się jako, lub mówi o sobie, lub funkcjonuje, ta jego nazwa, czy nie wiem jak to powiedzieć, w przestrzeni publicznej, jako pełnomocnik wyborczy byłego prezydenta Zawiercia. Proszę sobie też odpowiedzieć na pytanie, kto tak naprawdę jest inicjatorem tego społecznego referendum. Zresztą ten pan był dzisiaj, bo proszę państwa, myśmy podejmowali próby do dzisiaj. Do dzisiaj podejmowaliśmy próby, żeby tego referendum może jeszcze nie przeprowadzać w takiej formie. Niestety mamy świadomość, i ja mówię tutaj szczerze, bo tu nie ma co ukrywać, mieszkańcy powinni to wiedzieć. My mamy świadomość, że jeżeli chodzi o kopalnię, nie jest to najlepszy moment. Ale proszę państwa, jeżeli my tej inicjatywy dzisiaj nie podejmiemy, to ta inicjatywa społeczna i tak się odbędzie. I tutaj przejdę teraz do tego, o czym mówił pan radny Chłosta. Panie radny, uważa pan, że my jako rada, 23 osoby, plus prezydent, plus zaangażowani w to pracownicy urzędu, nie będą w stanie przeprowadzić kampanii informacyjnej? No panie radny, no słabej pan wiary jest. Poza tym, proszę państwa, kampania informacyjna musi dotyczyć każdego z tych trzech pytań. Tak samo, panie radny, jak kampania informacyjna powinna dotyczyć pytania, które pan jako inicjator chce zadać mieszkańcom, czyli budowę kopalni. Proszę mi powiedzieć, jest tutaj przedstawiciel Stowarzyszenia Nie dla Kopalni, pan radny. Czy ile razy zwracaliście się państwo o spotkanie z przedstawicielami, z kimkolwiek, kto by chciał z wami porozmawiać na temat słuszności tego referendum, jeżeli chodzi o inicjatywę społeczną, czyli tutaj na sali będących również radnych. Proszę powiedzieć, ile razy? I czy doszło do takiego spotkania chociaż raz, oprócz dzisiejszego dnia? Bo to spotkanie dzisiaj zostało zainicjowane przez pana prezydenta, nie przez was. Czy doszło do takiego spotkania, mimo tego, że o to się zwracaliście? Nie doszło. Więc proszę państwa, proszę sobie teraz... Przepraszam, czy ja mogłabym dokończyć? Będzie pani miała szansę za chwilkę na pewno. Proszę państwa, czym to skutkuje? Skutkuje to tym, że jeżeli inicjatorzy społecznego referendum nie chcą, nie mogą, nie mają woli spotykać się z osobami, które najwięcej w tym temacie wiedzą, najwięcej robią, mają duże doświadczenie, bo tak jak pan radny tutaj już powiedział, od 2 lat czynią działania. To jak, proszę państwa, będzie wyglądała ta kampania informacyjna? Jak?
My, ustalając i decydując dzisiaj o tym referendum, dajemy szansę tak naprawdę, żeby ta kampania przeprowadzana przez Urząd Miejski, przez nas jako radnych, którzy na pewno się w nią zaangażują, będzie przeprowadzona po pierwsze rzetelnie, po drugie w czasie i po trzecie nie będzie mowy o tym, że ktoś nie ma czasu, nie chce się spotkać lub nie może czegoś wyjaśnić. Ja już sobie wyobrażam, panie radny, tą kampanię przez pana prowadzoną, jeżeli pan nie chce nawet porozmawiać tutaj z komitetem. I do inicjatorów referendum społecznego. No precyzyjnie, w domyśle wiemy do kogo. No to ja wiem więcej niż pan, ale to już nie jest mój problem, tylko pana. I proszę państwa, dlatego tutaj jesteśmy i dlatego proszę mi wierzyć, stoimy przed bardzo trudną decyzją, czy pozwolić na to, żeby osoby, które nie mają ani kompetencji, ani wiedzy, inicjatywę podjęły, w mojej opinii, może się mylę, proszę sobie to ocenić samemu, we wrześniu chcę przeprowadzać referendum, a przez ten czas kampanię, za którą to i tak my musimy zapłacić. Musimy im udostępnić lokal, musimy wydać ulotki, musimy, za wszystko płaci gmina. Kampania, tak jak mówię, trwa do września. My jako Rada kończymy to w czerwcu. Rzetelnie przeprowadzoną kampanią informacyjną. I proszę państwa, my dzisiaj właśnie przed takim wyborem stoimy. I chciałam to podkreślić, że jest to bardzo trudny wybór. Bardzo. My próbowaliśmy się porozumieć, tak jak mówię, do dzisiaj. Nie udało nam się to. Więc proszę państwa, my nie mamy dzisiaj innego wyjścia, tylko jakby wziąć na siebie odpowiedzialność, niestety, w swoje ręce i spróbować rzetelnie przeprowadzić to referendum. I wiem, że być może będą tutaj mieszkańców różne opinie, różne głosy. Proszę mi wierzyć, że myślę, że te argumenty, o których powiedziałam, oczywiście możemy się z nimi zgadzać bądź nie, pewne rzeczy państwu wyjaśniły i rozjaśniły sytuację. Także myślę, że na teraz to tyle. Dziękuję bardzo. Pani radna Barbara Kozioł, bardzo proszę. Witam państwa bardzo serdecznie. Pani radna Ewo, pani się chyba w wielu kwestiach trochę zagalopowała. Obraziła pani tutaj co najmniej w kilku kwestiach. Kogo panią? Też. Ale spokojnie, ja nie jestem pamiętliwa. Ewa, przepraszam, przy głosie jest radna Barbara Kozioł, bardzo dziękuję. Proszę. Grupa referendalna, nie składająca się tylko z radnych, ale przede wszystkim z mieszkańców tego miasta, doszła do wniosku, że jest to najwyższa pora, aby takie referendum przeprowadzić. Z uwagi, iż firma kanadyjska, nie będę tu podawać nazwy, każdy wie, ale nie chcę dalej jej reklamować, ona cały czas pracuje nad tym, żeby ta kopalnia tutaj powstała. I mówienie, że nie ma tego ustalonego, tego, tamtego, nie ma szczegółów. Proszę państwa, to są jakieś bzdury. Ja wczoraj się nie urodziłam, żeby wierzyć w takie rzeczy. Szanowni państwo, pani Ewa uważa, że ona lepiej przeprowadzi kampanię niż nie jeden z członków Niezależnej Alternatywy, tudzież ja. Pani Ewa ma chyba monopol na wiedzę, na umiejętności. Nie wiem, być może. Ale dlaczego ja się odnoszę do wypowiedzi pani Ewy? Mogę się odnieść. Ewuniu, mogę się odnieść. No tak, to zabrzmiało w mojej ocenie, Ewo. Pani radna Barbara Kozioł, bardzo proszę kontynuować i proszę o wypowiedź merytoryczną. Dziękuję. Uważam, że temat kopalni jest tak poważnym tematem, szanowni państwo, dotyczy każdego mieszkańca naszego miasta, że to właśnie oni powinni podjąć decyzję, czy chcą, czy nie. I ja sądzę, pani Ewo i szanowni państwo, żeby nie tylko do pani Ewy się odnieść,
że mieszkańcy sobie doskonale poradzą z tą naszą inicjatywą, wspólną z mieszkańcami, podkreślam. Poradzą sobie, przeczytają, zgłębią wiedzę. Szanowni Państwo, to są inteligentni ludzie w naszym mieście. Tak, są. Potrafią szukać informacji. Wiecie, od momentu, kiedy komitet został zawiązany, jak duży w internecie jest przepływ informacji na ten temat? Ludzie zaczepiają mnie na ulicach i pytają, czy będzie, kiedy będzie referendum, bo są już nastawieni, że tak. Tylko ja nie rozumiem jednej rzeczy. Dlaczego Rada Miasta, jak uchwali, to jest świętość. Ja rozumiem, sama jestem radna, wiele uchwał uchwalaliśmy tutaj na tej sali. A jeśli to jest inicjatywa mieszkańców, to już co, nie ma znaczenia? Przepraszam, ludzie. Pani radna, oczywiście nie powinienem pani przerywać. Pan po raz kolejny, panie Pawle, przerywa mi. To jest bardzo niegrzeczne. To jest wręcz chamskie. Po raz kolejny. Na każdej sesji, kiedy ja zabieram głos, przepraszam, unoszę się, ale mam prawo. To jest bezczelne. Panie przewodniczący, no ileż można razy mi przerywać? Pani radna, ja się stosuję do przepisów statutu i przepisów naszego regulaminu, do czego panią również ale tutaj, panie przewodniczący, ja myślę, że nie przegięłam tutaj w żadnym momencie. Pani Ewa dłużej mówiła. Bardzo proszę o nieoskarżanie, a wypowiedź merytoryczną po raz kolejny. Ja nie oskarżam. Ja mam prawo się wypowiedzieć, więc korzystam z tego prawa. Niech pani tak mówi. Minęło? Także, szanowni państwo, uważam, że tak samo dobrze sobie damy radę z przeprowadzeniem kampanii uświadamiającej mieszkańców, jak grupa radnych, którzy się zorientowali po kilku dniach, że to jednak rzeczywiście dobry pomysł jest tym referendum i że trzeba oddać głos mieszkańcom. Po kilku dniach chyba burza mózgu była niesamowita. Ciekawa jestem, kto jest pomysłodawcą. Bardzo jestem ciekawa tego tak zwanego drugiego referendum. Ma pani projekt, dziękuję. Już pani odpowiem, ma pani projekt uchwały, miała pani załączniki, kto jest wnioskodawcą referendum z inicjatywy radnych. Pani chyba nie przegląda materiałów, skoro wychodzi pani i pani jeszcze raz zadaje to pytanie. Jeszcze raz pani odpowiadam w sposób jak najbardziej uniwersalny, nie jednostronny. Ma pani wszystkie materiały, kto był inicjatorem i po prostu to, co pani mówi, oznacza, że nie przegląda pani materiałów, które do pani docierają. Szanowni państwo, tu jak rozumiem ad voce, tak, do wypowiedzi, czyli poza kolejnością. Bardzo proszę, Jarosław Chłosta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie, tutaj do koleżanki Ewy. Nie podpisałem się ani pod jednym referendum, ani pod drugim. Nie jestem w grupie inicjatywnej z powodów, których powiedziałem. Szkoda mi pieniędzy, które można przeznaczyć na inny cel. Poza tym, jeżeli pani uważa, że radni, zespoły prezydenckie, stowarzyszenie są robić w stanie kampanię przeciwko kopalni, to co pani uważa, że pracownicy rad dawnej są kretyni i nie wykorzystają referendum, żeby propagować kopalnię ideę tutaj? Na to, żeście nie wpadli? Oni mają dużo więcej pieniędzy niż my, bo na same odwierty wydali kilkadziesiąt milionów. Także kupić społeczeństwo w czasie referendum Rad Dawnejowi wtedy, w tej chwili będzie bardzo łatwo. A inne gminy też się dorzucą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ad voce, bardzo proszę. Znaczy tak, pani Basiu, ja oczywiście szanuję pani zdanie, może pani mieć różne od mojego. Natomiast może powiem tak, jest pani radną Rady Miejskiej, być może dlatego, że pierwszą kadencję nie ma pani jeszcze takiej wiedzy bądź doświadczenia. Wszyscy radni, którzy, przepraszam pani Chłosta, zwracam honor, że rzeczywiście nie ma tam pana podpisu. Wszyscy radni, którzy są podpisani pod tą inicjatywą, dziwi mnie jedno. Dlaczego państwo nie przyszliście z tym do rady, z tym pomysłem? Najpierw byłoby szybciej, sprawniej. Dlaczego nie? Przecież też mogliście posłuchać mieszkańców, powiedzieć, słuchajcie koledzy radni, mamy taki pomysł, zróbmy referendum, jest, dlaczego nie?
I wtedy na pewno rozważalibyśmy to w innych okolicznościach, być może spokojniej, być może inaczej, być może byłyby tam jeszcze inne pytania. Czemu pani tego nie zrobiła? Ma pani taki mandat? Pytanie jest takie, jeżeli pani mówi, że szanuje pani inicjatywy mieszkańców, a my nie, ja się z tym nie zgadzam, to pani nie szanuje inicjatyw mieszkańców, bo za chwilę będzie pani sobie sama przeczyła. Bo najpierw jesteście jako inicjatorzy referendum podpisani, chcecie tego referendum, natomiast za chwilę nie chcecie posłuchać innych mieszkańców, którzy być może chcą zapytać o coś innego. No pani radna, przecież to nie jest nasz pomysł. Te pytania krążyły, zresztą wiemy tutaj, wiele razy. Dlaczego o to nie zapytać? To już jest niedobre, bo nie pani to wymyśliła? No nie, nie o to chodzi. Panie Chłosta, ja bardzo przepraszam, nie chciałabym się tu też personalnie odnosić, dlaczego pomyślałam, że pan jest inicjatorem, bo pan, który jest pełnomocnikiem pana byłego prezydenta i pojawia się tutaj również na spotkaniach jako osoba będąca przedstawicielem tego społecznego komitetu, przynajmniej tak się wypowiada, jest też z panem związany, gdzieś tam można znaleźć, czy pracuje, nie wiem, w pana firmie. Nie będę też wymieniać nazwy, żeby nie robić reklamy. Dlatego tak pomyślałam. Także przepraszam bardzo, że w takim... Nie wiem. Tak sobie pomyślałam po prostu. Przepraszam bardzo. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pozwólcie, że ja jeszcze króciutko, bardzo króciutko postaram się historię tej inicjatywy uchwałodawczej przedstawić. Otóż, Szanowni Państwo, wielokrotnie dochodziło do spotkań, znaczy było spotkanie z radnymi Stowarzyszenia Nie dla Kopalni, gdzie byli inicjatorzy referendum, radni, i było zadane proste pytanie. Czy są Państwo w stanie się wycofać z tego referendum, jeśli ono jest złe, jeśli Rada się też wycofa? Państwo powiedzieli nie. Państwo chcą pytania w sprawie kopalni, a za chwilę będą Państwo pewnie głosować przeciwko pytaniom w sprawie kopalni. No ja tego nie rozumiem. Radnym będąc, po co jest kampania zbierania podpisów, jak Państwo są radnymi? Mogą wyjść od razu z taką inicjatywą do Rady. Po co? To są dodatkowe koszty. Trzeba policzyć te podpisy po numerach PESEL, sprawdzić ich wiarygodność. Pomyśleli Państwo o tym? Dzisiaj nawet, kiedy było spotkanie z Komitetem Referendalnym, ja byłem na tym spotkaniu, była taka propozycja, żeby przełożyć to referendum w sprawie kopalni na okres powyborczy. Powiedzmy, na grudzień, styczeń, luty przyszłego roku. Państwo się nie zgodzili. Państwo się do dnia dzisiejszego, grupa referendalna, możecie mnie za to Państwo pozwać, w stosunku do tego. Była propozycja taka, żeby przełożyć to referendum na inny okres, aby nie było kojarzone z kampanią polityczną. Moim zdaniem grupa referendalna podjęła inicjatywę prowadzenia gier politycznych, kampanii politycznej. I teraz Rada, no niestety nie ma innego wyjścia, tak mi się wydaje, jak odpowiedzieć tą polityką, również w jakim stopniu polityką, ale kampania prowadzona przez inicjatorów referendum, którzy mają, jak sama Barbara Kozioł powiedziała na jednym ze spotkań, nie ma wiedzy na temat kopalni, nie jest w stanie prowadzić, proponowała, że tą kampanię w imieniu Państwa Komitetu Referendalnego będzie prowadziło Stowarzyszenie Nie dla Kopalni, gdzie takich rozmów nie było. To jak można we właściwy i rzetelny sposób przeprowadzić w tak ważnej kwestii kampanię referendalną, która trwa 50 dni, panie Kusek, bo pan powiedział, że grupa referendalna będzie miała ten czas dłuższy. Nie, tu są przepisy. Szanowni Państwo, tu są odpowiednie przepisy. Kampania referendalna trwa 50 dni, a termin czerwcowy
jeśli już ma dojść do tej kampanii i do tego referendum, termin czerwcowy po prostu nie będzie to aż tak upolitycznione, gdzie miałoby się to referendum odbyć we wrześniu, tak jak to państwo sobie zaplanowali wcześniej z inicjatywy mieszkańców. Szanowni państwo, referendum lokalne jest podstawową instytucją demokracji bezpośredniej mieszkańców. Mieszkańcy mają prawo się oczywiście wypowiedzieć w wielu kwestiach i mieszkańcy chcą się w wielu kwestiach wypowiadać. Czy to in vitro, czy bezpłatna komunikacja, czy kopalnia. Tylko teraz pytanie takie, czy ruszanie tej kopalni w tym okresie nie przyniesie większej szkody w stosunku do budowy kopalni, do ochrony naszych terenów? Co jeśli wody głębinowe nam znikną? Czy państwo sobie wyobrażają, że Huta Zawiercie może na przykład zniknąć z terenów gminy Zawiercie, nie być takiego zakładu produkcyjnego? Takie zagrożenie pewnie jest. Być może zbyt mocno rozwinąłem te moje intencje. Moje intencje. Pan mnie nie poucza. Pan był przewodniczącym w poprzedniej radzie. Mógł pan zabierać głos, ile pan tylko chciał, bo to jest przywilej przewodniczącego, panie radny. Od tego jest przewodniczący, panie radny. Bardzo proszę, panie radny Nemen-Świderski, bo jeszcze zapomniałem o jednej kwestii w tym wszystkim. Mamy prezesa stowarzyszenia. Właściwie to myślę, że on powinien tą dyskusję również tutaj rozpocząć. Ja to wcześniej deklarowałem, obiecywałem. Wiceprezes Mariusz Golenia już we wcześniejszym punkcie na ten temat się wypowiedział. Ale panie prezesie, bardzo proszę o zabranie głosu. Pierwszy w kolejności podniósł rękę pan Damian Świderski, następnie Barbara Kozioł, Edmund Kusek. Przeprosiłem Damiana Świderskiego, był na tyle uprzejmy, aby pan prezes mógł zabrać głos w tym punkcie. Bardzo, bardzo dziękuję, panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie, szanowni państwo. Jako stowarzyszenie nie dla kopalni cynku i ołowiu, apeluję do państwa, jako przedstawiciel tego stowarzyszenia, apeluję do państwa, żeby wycofać się z jednego i drugiego referendum. To nie jest czas w tej chwili, naprawdę nie ma takiego zagrożenia, żebyśmy musieli organizować referendum i poprzez referendum informować mieszkańców o zagrożeniach wynikających z budowy kopalni. Nie będę państwa przekonywał do tego, że kopalnia nie powinna powstać, bo wszyscy państwo, jak siedzicie przy tym stole, wszyscy radni jesteście przeciwni tej budowie. Myślę, że większość osób na tej sali też. Natomiast tak jak już kiedy tutaj wcześniej padła taka informacja, otwieramy też drzwi na kampanię drugiej strony. Jakie będą jej efekty? No trudno powiedzieć. Dzisiaj prezes CMC posłużył się takim przykładem, że w Wielkiej Brytanii zakładano, że głosowanie w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej nie uda się, a się udało. Tego nie można przewidzieć. To jest decyzja ludzi, którzy wezmą udział w tym referendum, jeżeli do niego dojdzie. Poza tym jest jeszcze jedna sprawa. Jeżeli nawet odbędzie się referendum, jeżeli państwo zdecydujecie o tym referendum dotyczącym Zawiercia, zagrożenie nie mija. Ono istnieje w Łazach, w Ogrodzieńcu czy w Porębie, bo ta kopalnia również tam może być zlokalizowana i skutki jej budowy tak samo odczują mieszkańcy Zawiercia. Dlatego jeżeli państwo podejmiecie decyzję o referendum na terenie Zawiercia, stowarzyszenie podejmie działania, żeby zorganizować referendum na terenie tych czterech powiatów, bo wtedy ono to będzie miało sens. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i bardzo proszę pan radny Damian Świderski. Panie prezydencie, Wysoka Rado, szanowni państwo, możemy tutaj dyskutować do godziny 19:20. Cały czas będą w okolicy tego samego, no temat jest bardzo ważny, wiadomo, dla mieszkańców. Jak wiemy, jedna strona tutaj się nie zgodzi na wycofanie referendum, dlatego też druga strona się nie zgodzi na wycofanie i tak trzeba będzie głosować nad tą uchwałą. Dlatego też
Proszę, zgłaszam formalny wniosek o zakończenie dyskusji w tym temacie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Padł wniosek formalny, który musimy poddać pod dyskusję. No nie mogę łamać procedur. Bardzo przepraszam. Padł wniosek formalny. Musimy go poddać pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za zakończeniem dyskusji w tym temacie? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada przegłosowała zamknięcie dyskusji. Przy 14 głosach za, 5 przeciwnych oraz nie widziałem wstrzymujących się. Oraz jednym głosie wstrzymującym się. Rozpoczęła się kłótnia tak naprawdę, stąd również zagłosowałem za zamknięciem dyskusji, bo ta dyskusja niczego nowego nie wnosi. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania w sprawie przeprowadzenia referendum. W sprawie tego punktu, nad uchwałą, nad którą procedujemy, kto jest z Państwa radnych za przyjęciem tej uchwały? Zrobił pan to pan, zanim reasumpcja głosowania za chwilę, zrobił pan to niezgodnie z procedurą. Zgodnie z procedurą pisemnie na wniosek 3 radnych, już pana w tej kadencji zwracałem panu na to uwagę, nie miało to miejsca. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Liczymy. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta przy 12 głosach za, 6 głosach przeciwnych oraz 2 głosach wstrzymujących się. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu 18. W materiałach sesyjnych otrzymaliśmy informację z działalności prezydenta miasta za miesiąc marzec 2018 roku. Czy Państwo radni mają jakieś uwagi do przedstawionej informacji? Ponieważ nie widzę uwag, stwierdzam, że Rada przyjęła przedstawione informacje. I kolejny punkt 19. I tutaj bardzo proszę Pana Prezydenta o udzielenie odpowiedzi na interpelację. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, zaproszeni goście. Interpelacja Pana Radnego Chłosty odnośnie planów na Zuzance. Jak Pan Radny doskonale się orientuje, jest to pierwszy etap zagospodarowania tego terenu. Drugi etap, jeżeli nam środki finansowe pozwolą, no to nastąpi w następnym roku, a więc to będzie już problem nowych władz albo naszym wspólnym udziałem w następnym już samorządowym działaniu. Obcokrajowcy, koordynator, no muszę to przemyśleć, muszę te dane statystyczne, które Pan podał, a mianowicie, że w Zawieciu już pracuje około 1000 obcokrajowców. Mogę powiedzieć tyle, że mnie Pan taką informacją zaskoczył, bo ja do tej pory miałem taką wiedzę, że jest około 200 Ukraińców, którzy pracują na terenie naszych przedsiębiorstw i firm. Ja myślę, że to wymaga dokładnego rozeznania, jeżeli rzeczywiście ta liczba się potwierdzi. No i będą jeszcze jakieś przesłanki, że należałoby takiego koordynatora powołać, no to jak najbardziej do tej pana propozycji się przychylę. Na kolejną interpelację to odpowie panu pan prezydent Borowik. Panie Przewodniczący, Sokarado, Loteria PID. No, pierwszy raz słyszę o czymś
Takim nie słyszałem nigdy, no trzeba by się zastanowić, zobaczyć. No co prawda mamy udział gminy jest 37,5% w PIT-ach indywidualnych, w związku z tym no jest to jakaś wartość, która być może, że jest warta świeczki. No nie umiem na dzisiaj jeszcze odpowiedzieć, w związku z tym no myślę, że zapoznamy się z regulaminem, który pan radny nam przedstawił i odpowiem. Rozumiem. Pan radny Kusek prosił o odpowiedzi na piśmie, pan radny Gambala jest nieobecny. Pan radny Świderski również prosi o odpowiedzi na piśmie. Pani radna Grzebielów, ulgi dla posiadaczy kart dużej rodziny na przejazdy komunikacji. Też na piśmie, dobrze. Pan radny Szota, jeżeli chodzi o tą publikację i te kadry, no... Dobrze. Znaczy tylko chciałem powiedzieć tak, biorąc pod uwagę dane pana Jarosława, że 1000 osób jest zakwaterowanych z Ukrainy, czyli nie ma pojęcia bezrobocia, czyli nie wiem jakie działania podjęli, skoro nie ma bezrobocia w Zawierciu, bo nie ma chętnych do pracy, czyli działania zostały już chyba skutecznie podjęte, skoro są poszukiwani ludzi do pracy już za granicę, bo w Zawierciu brakuje rąk do pracy. Jeżeli chodzi o pana Wojtaszczyka, ulica Kilińskiego, próg zwalniający, no to myślę, że Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego tym się zadnie. Obwodnica plus tutaj kopalnia, ten temat został już omówiony. Jeżeli chodzi o pana radnego Stawarza, gro pytań dotyczy ulicy Marciszowskiej, odcinka kolejowego. No proszę państwa, myśmy się zgodzili na przejęcie tego odcinka kolejowego z dobrodziejstwem inwentarza, czyli widzimy jak ta droga wygląda. Jeżeli przez lat kilkadziesiąt kolei nic nie zrobiono, to trudno oczekiwać, że Zawiercie to zrobi tak od ręki, bo na to będzie stać, prawda? Więc to trzeba działać po kolei. Tak pan radny przeczytał pismo, będziemy się powoli przymierzać do usuwania wszelkich tych niedogodności, jakie spotykają mieszkańców w życiu codziennym. Naprawa mostu nad Wartą, mamy przeglądy techniczne robione, więc ten most również jest tam ujęty w tym. Montaż czujników pomiaru czystości powietrza, no to myślę, że przy okazji, jeżeli będziemy poszerzać tenże monitoring, no to również uwzględnimy tutaj te czynniki na Ciszowie. Chodnik ulica Myśliska, powiat. Więc myślę, że będziemy z powiatem rozmawiać w tejże kwestii. Nowowiejska chodnik, no to wiadomo, że no inwestycje, tyle mamy pieniążków, ile pan radny również zaproponował inwestycje w swojej dzielnicy, wybrał inne priorytety, no my to realizujemy, więc to też będzie w naszej kolejności realizowane. Lemont plus oświetlenie ulicy Wilgi na Kosowskiej Niwy, plac zabaw. No jak najbardziej jest to zasadne, będzie jeszcze spróbujemy w tym roku tutaj to zrobić. Ulica Mrzygocka, no to jest droga wojewódzka, ale skierujemy zapytanie do dróg wojewódzkich. Dokończenie budowy obwodnicy Zawiercia, no to wiadomo, mieliśmy sesję nadzwyczajną, zwracamy się do Urzędu Wojewódzkiego dofinansowanie. 16 będzie rozstrzygnięcie, czyli czy się zakwalifikujemy, czy nie, to wtedy będziemy wiedzieli, może będziemy mogli podać konkretną datę realizacji tejże inwestycji, zakończenia. No i dalej ulica Marciszowska koło wiaduktu, to co mówiłem. Także to jest wszystko w planach, myślimy o tym i będziemy po kolei przystępować do usuwania wszelkich tych ustarek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jak rozumiem, to wszystkie udzielone odpowiedzi. Widzę, że nikt z radnych nie podnosi ręki co do odpowiedzi na ich pytania wcześniejsze zadane w interpelacjach. Wobec powyższego zamykam ten punkt i przechodzę do kolejnego punktu 20. I tutaj pragnę przypomnieć jeszcze o składaniu oświadczeń majątkowych tym radnym, którzy jeszcze tego nie uczynili. Jednocześnie informuję, iż następna planowana sesja Rady Miejskiej odbędzie się 30 maja 2018 roku o godzinie 12. W sprawach organizacyjnych. W sprawach organizacyjnych prezydent Witold Grimm, bardzo proszę. Panie przewodniczący, państwo radni, już niewiele jest osób zaproszonych na dzisiejszą sesję. Wszyscy doskonale wiemy, że w tym roku nasza dzielnica Kromołów obchodzi 825 lat istnienia. Już rozpoczęliśmy te obchody 19 kwietnia uroczystą mszę w kościele pod wezwaniem świętego Mikołaja i proszę państwa tych uroczystości dalszy ciąg nastąpi dnia 1 maja. A więc wszystkich państwa radnych chciałbym zaprosić na godzinę 16 na oficjalne uroczystości związane z 825-leciem. Tam w czasie tych uroczystości oficjalnych
zostaną wręczone różne nagrody, wyróżnienia, oznaczenia tym, którzy przez lata pracowali na rzecz Krommałowa i rozsławiali w różnej formie tą dzielnicę naszego miasta. Później równocześnie jest program artystyczny, który jest dostępny na plakatach, jak i również jest dostępny w internecie. Chciałbym również wszystkich Państwa radnych zaprosić na 3 maja na obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystości rozpoczną się o 9:45 na placu Stosika, po czym o godzinie 10:30 w Bazylice odbędzie się msza święta w intencji ojczyzny. Również w godzinach popołudniowych 3 maja na parkingu MOK-u odbędzie się taki festyn różnych zespołów muzycznych. Chciałbym jeszcze dodać, że w dniu 1 maja komunikacja do Krommałowa będzie jeździła specjalna linia bezpłatna. Jest to wszystko ogłoszone na internecie, a więc ci, którzy będą chcieli się poruszać do późnych godzin wieczornych, ci, którzy mieszkańcy nie mają samochodów albo nie będą chcieli korzystać z samochodów, będą mogli dojechać do Krommałowa, jak i wrócić naszymi autobusami ZKM-u. Serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I przechodzimy, Szanowni Państwo, do kolejnego punktu, wolne wnioski. I tutaj zgłasza się Pan Radny Zbyszek Wojtaszczyk, następnie Pani Radna Barbara Kozioł. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Panie Przewodniczący, żałuję, że nie mogłem przed głosowaniem zabrać głosu, bo nie do końca jest prawda, że tutaj powiedziała grupa ta społeczna do spraw referendum, że nie i koniec, bo tak nie było. Szkoda, Mariusz, że tego też nie powiedziałeś. Wyszedłem za twoim prezesem, z którym rozmawiałem, potwierdził. Była mowa taka, że jeżeli dzisiaj radni przegłosują odrzucenie referendum, również ta grupa społeczna będzie rozmawiała i nie musi zgłaszać referendum do odbycia się go. Poza tym do pani Ewy tutaj taki malutki fragmencik. Otóż, żeby ta we wrześniu rzeczywiście mogłoby się to referendum odbyć, ale tylko dlatego, że tak mówił ustawodawca. Takie są terminy, a dotarcie do 4000 minimum osób wymaga rozmowy, chodzenia, rozmawiania i tylko dlatego, a nie dlatego, że we wrześniu byłoby referendum, a w październiku wybory. To nie o to chodziło. Po prostu ustawodawca taki termin daje. Dziękuję bardzo. Zapraszam pani radna. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, nie jest prawdą, że powiedziałam, że wiedzy nie mam, tylko że będziemy posiłkować się wiedzą Stowarzyszenia Nie dla Kopalni, którego jestem członkiem, podkreślam, założycielem, Panie Przewodniczący. Nie wiem, czy Pan posiada takie informacje. Więc opracowania i wiedzę wystarczającą do przekazywania opinii publicznej posiadam, a także zdobyliśmy kilku fachowców w tej branży. Także nie będziemy tylko liczyć na Stowarzyszenie Nie dla Kopalni, chociaż ich stanowiska do końca nie rozumiem, bo powinni wspierać czyny społeczne, ale Mariusz, spokojnie. Także mamy fachowców, mamy opracowania, sam zaproponowałeś też pomoc. Wspólnie jeździliśmy na różne zebrania, uświadamiając ludzi o zagrożeniach, tak? Niosących tutaj, gdyby powstała kopalnia. Także Mariusz, ja nie rozumiem twojego stanowiska. I pragnę podkreślić raz jeszcze, Panie Przewodniczący, że mamy wiedzę, mamy opracowania, możemy iść do ludzi, a ludzie sami pytają, sami łakną wiedzy, chcą mieć prawo do decydowania o przyszłości ich dzieci i wnuków w tym mieście, proszę Państwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nachodzi mnie takie pytanie. W którym miejscu ma powstać lej depresyjny w związku z budową kopalni? Proszę odpowiedzieć na to pytanie.
Bardzo proszę, pan radny Mariusz Golenia. Myślę, że on odpowie. Ja się odniosę do tutaj, co powiedział Zbyszek odnośnie rozmowy. Tak, rozmowa była, ale tak jak wam powtarzam, odnośnie działań stowarzyszenia, które są chronologiczne od 2 lat, tak samo odnośnie obwodnicy, pierwszy wniosek o referendum złożyła grupa, komitet, drugi złożyła rada, czy też grupa radnych. A więc jeżeli była tutaj mowa o wycofaniu się, to ja rozumiem też chronologicznym. Jedna strona i druga strona. To jest jedno. Odnośnie Leja powstanie około 7-kilometrowy w jego jakby epicentrum, czyli pod złożem Zawiercie 3, który jest najbliżej tutaj centrum. Jeżeli chodzi o wiedzę i wsparcie Barbara, to właśnie te działania, które były prowadzone i są przez stowarzyszenie i będą, to były rzetelne działania. I to były działania na kanwie społecznej, mieszkańców, 4 gmin, posłów, na przykład pani Malik, pani Libery Małeckiej, pani Pępek, posła Bańkowskiego, Starzyckiego, na szczeblu ministerialnym. To są wszystkie działania, które są robione i które są udokumentowane. Działania stowarzyszenia i w takim temacie, tak samo jak obwodnicy, to nie są działania, że jest dzisiaj sesja, jest interpelacja, może uda się za miesiąc coś zrobić, tak jak są pieniądze. To są długotrwałe działania. Długotrwałe procedury, ogłoszenie przetargu odnośnie obwodnicy i rozstrzygnięcie jego, jeżeli chodzi o koncepcję, trwało prawie chyba 5 roku, jak się nie mylę. I ja tu abstrahuję od kwestii, czy ktoś jest, nie wiem, dobrze rządzący, czy źle rządzący. Ja patrzę tylko na daty i na liczby. I tak samo patrzę tutaj. Także działania według mnie stowarzyszenia szły w dobrym kierunku i wszystkie pozostałe inne. Do opinii publicznej, jeżeli my mamy przedstawić elaborat, który ma 10 kartek, bo tak się to odbywa i taka jest debata na szczeblach ministerstw, województwa, miasta, to nie jest debata taką, którą zrobił właśnie kanadyjski inwestor na pół strony kartki, które wrzucił podsekretarz stanu, który, jeszcze raz powtarzam, już tam nie pracuje. To jest rzetelne działanie i te rzetelne działanie mamy na wszystkich szczeblach udokumentowane. Działania na terenie gminy Zawiercie, tak jak powtarzam jeszcze raz, są bardzo dobre, ponieważ sprzyja nam też miasto. W gminach ościennych musimy kupywać, w cudzysłowie, tereny, prosić kogoś, że możemy się wystawić, robić sponsorowane artykuły. I to jest działanie. I to działanie podejmuje stowarzyszenie. Jak tego, Barbara, nie widzisz jako członek, to ja nie wiem, gdzie ty patrzysz. Dziękuję bardzo. Następnie. Następnie zgłaszała się pani radna Ewa Mićka i w dalszej kolejności przewodniczący Grzegorz Kwiecień. Myślę, że mieszkańcom również należy się wyjaśnienie. Myślę, że mieszkańcom również należy się wyjaśnienie, jeżeli chodzi o wycofanie się bądź niewycofanie z inicjatywy. Przerzucamy się tutaj teraz tym, że ten miał się wycofać, tamten miał się wycofać albo się nie wycofać. Jak wygląda rzeczywistość? A nie wie pan, co ja chcę powiedzieć? Panie radny, jak się pan wypowiada, ale nikt było, panu nie przerywał. Ja bardzo proszę uszanować i stosować się do regulaminu bez Rady emocji. Miejskiej w Zawierciu. Panie radny, bez emocji. Stowarzyszenie, które podjęło, znaczy nie stowarzyszenie, tylko inicjatywa obywatelska, została zawiązana przez 16 osób. Żeby ta inicjatywa mogła przestać istnieć, ustawa mówi, że musi podjąć uchwałę
większością bezwzględną, czyli podpisać się musiałoby pod tym 8 plus jedna osoba, czyli z tych 16 9. Ponieważ nie było mnie dzisiaj, panie Zbyszku, na spotkaniu, jako jeden z organizatorów, może mi pan powiedzieć, ile było tych osób, które inicjowały dzisiaj na spotkaniu? Nie proszę pana. Nie proszę pana. Proszę sobie sprawdzić. Basiu, liczę na to, że dla rodzin, dzieci, rodziców będziesz wspierała inicjatywę, którą właśnie podjęła Rada. Będziesz chodziła na każde spotkanie, dzieliła się swoją wiedzą i pomagała w przekonywaniu mieszkańców, że kopalnia jest zła dla nich, ich dzieci i wszystkich rodzin. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Grzegorz Kwiecień. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rada, jak tak wszyscy zapraszamy, to ja w imieniu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale też i Ogólnopolskiego Związku Zawodowego chciałbym państwa zaprosić na pochód pierwszomajowy. 1 maja zaczynamy o 10 z Podmoku. Serdecznie państwa zapraszam. Dziękuję bardzo. Pan radny Edmund Gusek, czy pan chce zabrać głos? Bardzo proszę. Pan radny Edmund Gusek podziękował. Przewodniczący Leopold Stawarz, bardzo proszę. Szanowni państwo, na naszym osiedlu na Marciszowie, jak się okazało, że nie ma możliwości uregulowania ulicy względem bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży, zawiązał się taki komitet, można powiedzieć, społeczny, który, który wspólnie z panem Buczyńskim, który jest właścicielem działek i za jego zgodą zrobił tak, że młodzież z osiedla Marciszów i Skosowskiej, nie wiem, może bezpiecznie iść do szkoły, utwardził fragment drogi i teraz tak samo działa, żeby można było spokojnie przejść przez rzeczkę. Dzięki temu młodzież idzie do szkoły krócej, bezpieczniej. I ja bardzo chciałem wszystkim tam mieszkańcom z tego miejsca też podziękować i cieszę się, że takie działania też mają po prostu rację bytu i można robić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Może tak podsumowując, bo ja na tym spotkaniu dzisiaj byłem, Stowarzyszenia Nie dla Kopalni z grupą referendalną, tak kojarzoną z Komitetem Wyborczym NAW i sympatyków. Padło takie, w wyniku tych rozmów, które były prowadzone, padło takie stwierdzenie, aby Komitet Referendalny się spotkał dzisiaj przed sesją z radnymi Rady Miejskiej, czyli z tą drugą grupą inicjującą, aby ewentualnie porozmawiać o jednoczesnym wycofaniu się z tego pomysłu nie dla referendum w sprawie kopalni, bo państwo proponowali, że na tym spotkaniu, że się wycofają, jak radni się wycofają. Więc padła taka propozycja, aby dwie grupy, podjąć rozmowy, aby dwie grupy jak gdyby jednocześnie wycofały się z tej inicjatywy. No niestety nie było tu woli z grupy przedstawicieli, a był obecny prawnik, który powiedział, że jest prawnikiem grupy referendalnej. Nie było takiej chęci ze strony grupy referendalnej mieszkańców kojarzonych z NAW-em i sympatykami. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w punkcie wolne wnioski? Ponieważ nie widzę więcej wniosków i porządek obrad został wyczerpany, zamykam sesję Rady Miejskiej w Zawierzchu. Dziękuję.